Szanowni Państwo, witam w Archiwum Narodowym w Krakowie, moje nazwisko Wojciech Krawczuk. Bardzo serdecznie Państwa witam na drugiej krakowskiej konferencji genealogicznej Galicja, dziedzictwo monarchii Habsburgów w perspektywie badań genealogicznych. Szanowni Państwo, bardzo cieszymy się, że możemy się spotkać już na drugiej konferencji i chciałbym bardzo serdecznie, witając wszystkich, szczególnie powitać i podziękować przedstawicielom Stowarzyszenia Twoje Korzenie w Polsce. Jest z nami pani prezes Kinga Urbańska, jest pani wiceprezes Karolina Szlęzak i pan sekretarz dr Przemysław Jędrzejewski. Są to inicjatorzy naszego spotkania, dzięki którym możemy się tutaj zebrać. To ich zasługa. Witam również współorganizatora naszej konferencji, pana Jakuba Nowakowskiego, dyrektora Żydowskiego Muzeum Galicja. Serdecznie witamy, panie dyrektorze. Witam panią Katarzynę Piotrowską, zastępcę dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa, dziękując bardzo za wsparcie również. Witam panią dyrektor, panią profesor Annę Krochmal z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Witam panią dyrektor Elżbietę Laskę, panią dyrektor Archiwum Państwowego w Przemyślu. Witam panią dyrektor, panią dr Wiesławę Rutkowską, dyrektora Archiwum Państwowego w Kielcach. Witam pana prezesa Andrzeja Tychmańskiego, prezesa Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego. Szanowni Państwo, witam w kolejności, szczerze mówiąc, zdjąłem okulary i mam pewne percepcyjne kłopoty, ale wiem, że są z nami pan dr Waldemar Bukowski, reprezentujący Instytut Historii PAN. Witam również pana doktora Józefa Skrapskiego, Instytut Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego. Jest z nami ksiądz Krzysztof Kamiński, reprezentujący Archiwum Diecezjalne w Tarnowie. Bardzo serdecznie witam wszystkich prelegentów, którzy przybyli na naszą uroczystość. Jest z nami również, i tutaj opuściłbym, pani Monika Dudek, dyrektor Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Witamy serdecznie. Szanowni Państwo, chcę powitać i podziękować zespół, który organizował również po stronie archiwum tę uroczystość, to spotkanie, na czele którego stoi pani Lilianna Pochwalska. Też dziękujemy. Jesteśmy na początku drogi. Dziękuję również wspaniałej firmie, która się nami opiekuje. Szanowni Państwo, poproszę teraz panią prezes Kingę Urbańską, Stowarzyszenie Twoje Korzenie w Polsce, o zabranie głosu. Pani prezes, bardzo proszę. Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo, bardzo mi jest miło szalenie w imieniu całego Stowarzyszenia Twoje Korzenie w Polsce. Proszę Państwa, i przyłączając się do słów pana dyrektora, pragnę powitać w imieniu stowarzyszenia i wszystkich organizatorów, również stowarzyszenia, organizacje genealogiczne właściwie z całej Polski, i wiem o tym, że ich reprezentanci są dzisiaj tutaj z nami obecni, czy to online, czy offline, a tutaj między innymi Małopolskie Towarzystwo Genealogiczne, Polskie Towarzystwo Genealogiczne, Opolskich Genealogów, Warszawskie Genealożki, Pomorskie Stowarzystwo Genealogiczne, Śląskie Towarzystwo Genealogiczne, a także Stowarzyszenie Polskich Profesjonalnych Genealogów, jak też Warszawskie Towarzystwo Genealogiczne, Klub Genealogiczny Powrót do Korzeni Biała Podlaska i wiele, wiele innych. Bardzo, bardzo dziękujemy za obecność.
Jak najbardziej. Proszę Państwa, ponadto oczywiście witamy wszystkich genealogów, zarówno tych bardziej doświadczonych, jak również tych, którzy dopiero zaczynają swoją drogę z genealogią. Serdecznie witamy wszystkich tych, którzy angażują się w indeksację źródeł genealogicznych. Proszę Państwa, ponadto oczywiście, tak jak wspominałam, wszystkich gości zainteresowanych tematem naszej już drugiej krakowskiej genealogicznej konferencji, a także wszystkich tych, którzy oglądają nas online. To, co ważne, to, o czym warto wspomnieć, dzisiejsze wydarzenie, proszę Państwa, jest realizowane przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego, a także objęte patronatem honorowym pani Iwony Gibas, członka zarządu województwa małopolskiego. Proszę Państwa, mottem naszego stowarzyszenia jest to, że wszyscy tworzymy historię. I jest nam szalenie miło, że w dniu dzisiejszym właśnie z Państwem tą historię podczas konferencji w tym miejscu w Archiwum Narodowym w Krakowie możemy tworzyć. Bardzo, bardzo dziękuję. Proszę Państwa, teraz oddaję głos panu dyrektorowi Żydowskiego Muzeum Galicja, panu Jakubowi Nowakowskiemu. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło, że mogę tutaj dzisiaj być jako jeden ze współorganizatorów tego niezmiernie ważnego wydarzenia. Bardzo dziękuję naszym partnerom, Archiwum Państwowemu oraz Stowarzyszeniu za zaproszenie nas do udziału w tym projekcie. I niezmiernie nas cieszy, że ten wątek żydowski tak mocno będzie wybrzmiewał podczas tych obrad dziś i jutro. Cieszymy się, że jutro będziemy mogli gościć Państwa w progach Żydowskiego Muzeum Galicja. I ta Galicja, to pojęcie Galicji ma dla nas wszystkich duże znaczenie w kontekście żydowskim i nieżydowskim. Galicja zapadła nam wszystkim w pamięć. I do dzisiaj jest jedną z tych rzeczy, która nas w wielu miejscach definiuje. I to widać, że Galicja nie odeszła całkiem. Wracamy do niej, czasami w takim wymiarze bardzo symbolicznym, wyobrażonym. Ta Galicja funkcjonuje w popkulturze, ale też funkcjonuje wokół nas, w nazwach instytucji, produktów, restauracji. I to jest niezmiernie ciekawe, że pomimo tego, iż została nam ona niejako narzucona, to być może po tych wszystkich latach nadal czujemy do tego okresu i tego miejsca i tego czasu pewien sentyment. Raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w tej konferencji i życzę wszystkim Państwu owocnych obrad. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Teraz poprosimy bardzo o kilka słów ze strony pani Katarzyny Piotrowskiej. Bardzo dziękuję. Dzień dobry Państwu. Mnie jest niezmiernie miło i ogromnie się cieszę, że Kraków może być gospodarzem tak ważnego wydarzenia, jakim jest dzisiejsze i jutrzejsze spotkanie. Jestem ogromnie zaszczycona, że mam przyjemność w imieniu miasta i w imieniu prezydenta miasta, pana profesora Jacka Majchrowskiego, przywitać Państwa dzisiaj. Konferencja to okazja do zgłębiania wiedzy, wymiany poglądów, nawiązywania kontaktów, odkrywania nowych obszarów badawczych. Temat dzisiejszego i jutrzejszego spotkania Galicja, dziedzictwo monarchii Habsburgów w perspektywie badań genealogicznych przenosi nas oczywiście w świat przeszłości do czasów, gdy Galicja była centrum różnorodnych wpływów kulturowych. Kraków, miasto o długiej historii, jest świadkiem spotkań różnych narodów, religii, tradycji od wieków, a dziedzictwo Galicji jest częścią naszej wspólnej, tutaj lokalnej historii, ale ma także ogromne znaczenie dla zrozumienia nas samych dzisiaj, współczesnych wyzwań związanych z tworzeniem i życiem w mieście wielokulturowym. Wielokulturowość to bogactwo, które odziedziczyliśmy po naszych przodkach, ale również szansa na wzajemne zrozumienie, współpracę i integrację. I uważam, że Kraków jest doskonałym przykładem tego, jak różnorodność kulturowa może przyczyniać się do rozwoju miasta, kreatywności i innowacji.
Także cieszymy się, że możemy gościć tak wielu wybitnych ekspertów, genealogów, archiwistów, historyków, pasjonatów genealogii i historii, którzy Państwo przybyliście tutaj, żeby dzielić się swoją wiedzą i też poszerzać ją w ramach spotkań i wymiany poglądów. No i to, że znaleźli Państwo wspólną przestrzeń do wymiany swoich bogatych doświadczeń właśnie tutaj. Ogromnie dziękujemy Stowarzyszeniu Twoje Korzenie, Archiwum Narodowemu w Krakowie i Żydowskiemu Muzeum Galicja za wspólną organizację konferencji i tak bogaty i zróżnicowany program. Życzę Państwu owocnych dyskusji, nowych odkryć, inspirujących spotkań, wzajemnego poznania siebie. Niech ta druga krakowska konferencja genealogiczna będzie kolejnym kamieniem milowym we wspólnym badaniu przeszłości i pielęgnowaniu naszej wielokulturowej tożsamości. Dziękuję i życzę bardzo udanego spotkania. Dziękujemy. Szanowni Państwo, przechodzimy do obrad pierwszego panelu Instytucje i Archiwalia i witam i zapraszam pierwszego referenta, pana profesora Konrada Mausa, reprezentującego Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Wygłosi referat Polonika w austriackich archiwach oraz ich znaczenie w badaniach genealogicznych i regionalistycznych. Panie profesorze. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, kiedy zostałem zaproszony do udziału w dzisiejszej konferencji, nie ukrywam, że miałem pewien dylemat. Dylemat wynikający z tego, że nie wiedziałem, jaki temat podjąć podczas tej konferencji z bardzo prozaicznego powodu. Badania nad Galicją wymagają badań, które powinny być i muszą być prowadzone w różnych częściach nie tylko Polski, ale przede wszystkim w różnych częściach Europy. Specyfika źródeł, do których my korzystamy, z których my korzystamy jako historycy, genealodzy, badacze regionalistyczni i tak dalej, wymaga od nas kwerend, które są prowadzone w Lwowie i to nie tylko w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy, ale również w Dzierżawnym Archiwum Lwowskiej Oblasti, Lwowskiej Narodowej Bibliotece imienia Wasyla Stefanyka, czy również, proszę Państwa, w Centralnym Archiwum Sionistycznym w Jerozolimie, które dzisiaj jest bardzo silnie eksplorowane, a praktycznie dla badaczy Galicji słabo rozpoznane i słabo znane. I nie ukrywam, że w pierwszym kroku chciałem właśnie to archiwum Państwu przybliżyć i badania nad 250 miejscowościami i zbiorami, które są właśnie w Centralnym Archiwum Sionistycznym, w takim zbiorze, który się nazywa Kejet Kemet dla Izrael, Narodowy Fundusz Żydowski między innymi. Aczkolwiek na prośbę organizatorów stanęło jednak na Polonikach, austriackich archiwach. I proszę Państwa, przede wszystkim bardzo ważnym aspektem jest to, że myślę, że każdy genealog i każdy badacz Galicji ma świadomość, że kroki milowe w tej materii poczynił profesor Jerzy Gaul. I to nie ulega najmniejszej wątpliwości, który przecież napisał fundamentalną pracę na temat Polonika w austriackim archiwum państwowym. Potem badał również archiwum parlamentu wiedeńskiego, gdzie wydał bardzo monumentalną pracę poświęconą zbiorom i polonikom, które są również w tym archiwum. Ja ze swojej strony będę chciał, proszę Państwa, przedstawić pewne wykorzystanie różnych archiwów, które są w austriackich archiwach, ponieważ nie tylko będę się koncentrował na austriackim archiwum państwowym i wszystkich jego oddziałach, a przypomnę, że tych oddziałów mamy dzisiaj 5, od ogólnego archiwum administracyjnego, czyli Allgemeines Verwaltungsarchiv, przez Finanz- und Hofkammerarchiv, przez Haus- und Hofstaatsarchiv, Kriegsarchiv, czy Archiwum Republiki, które paradoksalnie nie powinno już obejmować badań galicyjskich, ponieważ to jest archiwum, które obejmuje zbiory po roku 1919, a więc po traktacie w Paris Saint-Germain. A mimo wszystko, jak Państwo zobaczycie dzisiaj podczas mojego krótkiego wystąpienia, również są tam świetne zbiory dotyczące Galicjan tak naprawdę, ponieważ po upadku monarchii austro-węgierskiej dla wielu Galicjan wystąpiły pewne bóle fantomowe w związku z upadkiem monarchii. Nie wszyscy się potrafili odnaleźć w nowej rzeczywistości, w rzeczywistości II Rzeczypospolitej, szczególnie jeśli byłem urzędnikiem austriackim przez kilkadziesiąt lat. Wówczas miałem bardzo trudno i stąd niektórzy z nich decydowali się na pozostanie w strukturach państwa austriackiego, Republiki Austriackiej i stąd mamy dzisiaj dokumenty na ich temat również w Archiwum Republiki w Wiedniu. Ale również, proszę Państwa, zapraszam Państwa do archiwum
Uniwersytetu Wiedeńskiego, które jest fenomenalne pod kątem badań genealogicznych, a bardzo słabo eksplorowane dzisiaj przez polskich badaczy. Proszę Państwa, pierwszy slajd niejako nawiązuje do tego, o czym mówię, czyli takiego rozproszenia źródeł. Mamy takie puzzle, które musimy jako galicjanerzy i badacze Galicji szukać, badać, weryfikować, składać w jedną całość. I austriackie archiwa są fundamentem w tej układance, ponieważ co z tego, że skorzystamy chociażby ze fondu 157 w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy, gdzie mamy między innymi komisję namiestnikowską, gdzie są dokumenty dotyczące parafii, jeśli nie będziemy mieć uzupełnionych informacji chociażby o Allgemeines Verwaltungsarchiv, gdzie są materiały uzupełniające do tego, co znajdziemy we Lwowie. Proszę Państwa, ale przechodząc ad rem, tak jak powiedziałem, najpierw zapraszam Państwa do Austriackiego Archiwum Państwowego przy Notendorfer Gasse 2 w rejonie Erdbegu, gdzie są tak naprawdę kluczowe materiały, jedno z największych archiwów w Europie Środkowej dotyczące generalnie spuścizny po monarchii austro-węgierskiej i w tym wypadku oczywiście w kwestii polskiej. Myślę, że każdy z Państwa siedzący na sali i orientujący się w badaniach nad Galicją ma świadomość, że jeśli mówimy Austriackie Archiwum Państwowe, to od razu niczym kalkę wykorzystujemy archiwum wojenne, archiwum wojny, gdzie mamy materiały dotyczące oczywiście żołnierzy, którzy służyli w CK Armii, w tym przede wszystkim legendarne Einleitungsliste, Erfolgsliste, z których myślę, że większość z Państwa badając chociażby swoich przodków, czy dostając zlecenia na badanie czyichś przodków, korzystali z tych zasobów, tym bardziej, że jak Państwo wiecie, one w jakiejś mierze są również dostępne w sieci, bo możemy skorzystać z Kremerusa, czyli z czeskiej wyszukiwarki, czy z Anno, prowadzonej przez Austriacką Bibliotekę Narodową, tylko to są oczywiście wydane drukiem Einleitungslisty. W oryginale Państwo je możecie prześledzić wyłącznie według odpowiednich formacji wojskowych. Tu akurat mam 56. Pułk Piechoty z Wadowic. Miesiącami poszczególnymi możemy prześledzić te listy strat, ale również wykazy oficerów czy inne takie wojskowe, więc myślę, że na ten temat nie będę tutaj, proszę Państwa, się rozwodził, ponieważ mam świadomość, że Państwo macie na ten temat już dosyć obszerną wiedzę. Myślę, że również każdy badacz Galicji ma świadomość, że archiwum wojny to oczywiście mapy Friedricha von Miga. Akurat ten temat jest, myślę, że bardzo dobrze rozpoznany, chociażby z tego tytułu, że Uniwersytet Pedagogiczny, Uniwersytet Rzeszowski oraz Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk wydawał, między innymi profesor, pan doktor Bukowski, wydawali właśnie 15 tomów, między innymi map Miga, edytowane były przez wiele, wiele lat i są fundamentalnym dziełem tak naprawdę dziedzictwa polskiego dzisiaj. Te mapy, które są nazywane przez Austriaków faktycznie mapami Tobiasza von Zegera, bo bardziej oni tak to interpretują niż mapami Miga, ale to nie zmienia faktu, że chodzi cały czas o te same obiekty. I pierwsze, i drugie zdjęcie, i trzecie zdjęcie wojskowe austriackie. Zresztą drugie i trzecie teraz w Rzeszowie jest grant przygotowany w kontekście drugiego zdjęcia, żeby go również edytować. Proszę Państwa, jeśli jesteśmy w Wiedniu, to oczywiście również Austriacka Biblioteka Narodowa, a dokładnie między innymi czytelnia albertyńska, która jest między innymi niedaleko Prungsale, gdzie są świetne materiały dotyczące I wojny światowej z Galicji, w tym chociażby korespondencja i karty pocztowe żołnierzy, którzy służyli, również austriackich Niemców, którzy służyli na terenie Galicji podczas I wojny światowej. Całe jak gdyby materiały, całe zespoły poświęcone tej korespondencji. Oprócz tego, tak jak już wspomniałem, archiwum Uniwersytetu Wiedeńskiego, które znajduje się przy Szpitalgasse, to jest akurat uniwersytet, przy Postgasse 1. I oczywiście, proszę Państwa, gmach, powiedziałbym Haus- und Hofstaatsarchiv, które znajduje się niedaleko rezydencji prezydenckiej, gdzie przecież w roku 1815 podpisywano Kongres Wiedeński, który możemy dzisiaj w oryginale sobie tam zobaczyć, akty zakończenia tego kongresu. I jeszcze raz, proszę Państwa, wracamy do głównego archiwum. Proszę Państwa, najpierw pozwolę sobie mówić o badaniach genealogicznych, aczkolwiek jako historyk mam świadomość, że występuje pewnego rodzaju konwergencja pomiędzy badaniami genealogicznymi a badaniami regionalistycznymi. Ciężko jest dzisiaj wytyczyć limes, że teraz badam genealogię, a za chwilkę będę badał badania regionalistyczne prowadził, ponieważ wszystko jedno z drugim świetnie się splata w jakiejś mierze. Oczywiście jest grupa dokumentów, którą możemy wyjątkowo wykorzystywać w badaniach genealogicznych, jak chociażby między innymi tabele rang i arkusze osobowe, które znajdują się właśnie w archiwum administracyjnym w
Wiedniu. To akurat nie byle kogo, bo Józefa Nentwiga. To jest akurat, proszę Państwa, kiedy dostaliśmy zlecenie z Najwyższej Izby Kontroli w Krakowie, notabene, żeby prowadzić badania na temat początków Najwyższej Izby Kontroli Krakowskiej z 1921, to pierwsze kroki, które wykonywaliśmy, to było nie badanie archiwum NIK-u, to też w Warszawie było gruntownie przebadane, czy innych archiwów w Polsce, ale wykonaliśmy kroki właśnie w archiwum administracyjnym w Wiedniu, z tego tytułu, że ci urzędnicy, którzy potem weszli do Okręgowej Izby Kontroli, bo tak na początku nazywała się Najwyższa Izba Kontroli, to mieli swoje korzenie właśnie w Galicji. I oni byli urzędnikami austriackimi, stąd w archiwum administracyjnym mamy całe teki osobowe odnośnie chociażby ich wykształcenia, ich kariery dotychczasowej, od szkoły średniej począwszy, aspekty rodzinne, ich życiorysy możemy prześwietlić w teczkach poszczególnych ludzi. I tu mamy oczywiście poszczególne aspekty kariery, które możecie Państwo prześledzić po lewej stronie w ostatniej karcie, akurat w kontekście Józefa Nentwiga. Proszę Państwa, to są również postacie znane, znane regionalnie, znane lokalnie. To akurat pozwalam sobie przedstawić Byrskiego. To jest, proszę Państwa, człowiek, który jest pisarzem, literatem, bardzo znanym w Kozach. Dzisiaj akurat województwo śląskie, kiedyś Galicja, rubieże Galicji Zachodniej. Więc kiedy prowadzimy badania regionalistyczne na temat osób, które kształtowały chociażby kulturę w poszczególnych miejscowościach, jak w tym wypadku w Kozach, to trudno jest nie zrobić badań właśnie w archiwum administracyjnym, gdzie jeśli któryś z tych osób był urzędnikiem, to ma również swoją teczkę bardzo profesjonalnie przygotowaną i mamy również jak gdyby ewidencję, w której kategorii urzędniczej ta osoba jest zarejestrowana. To akurat pozwalam sobie pana Józefa Stanisława Kozioła z miejscowości Spytkowice, z tego, albo półwieść koło Spytkowic notabene. To akurat, proszę Państwa, to zdjęcie ma Państwu też dowieść, że to nie tylko mówimy o osobach, które są znanymi osobami typu Nentwig, znany w Krakowie i w Polsce w okresie międzywojennym, jak chociażby Byrski, który jest znany lokalnie jako pisarz, ale często to są, proszę Państwa, osoby, które dopiero wydobywamy na światło dzienne tak naprawdę. To są osoby, które były urzędnikami, urzędnikami sądowymi, jak w tym wypadku, niższego lub wyższego szczebla, ale każda z nich ma swoją teczkę osobową zachowaną właśnie w archiwum administracyjnym. I teraz, proszę Państwa, te materiały możemy oczywiście wykorzystać do tego, żeby zbadać biogramy tych ludzi, ale przecież przypomnę, że w przypadku badań regionalistycznych jednym z fundamentalnych elementów badań nad XIX i początkiem XX wieku jest coś, co nazywamy urbanizacja ekonomiczna według koncepcji Karola Bichera z 1897 roku. I ona ewidentnie mówi, że powinniśmy potrafić ocenić, jaka grupa osób odeszła od zawodów rolniczych i nawet z obszarów wiejskich weszła w struktury administracyjne, a więc ścieżki karier. A przypomnę, moi drodzy, że przecież druga połowa XIX wieku to jest gwałtowny wzrost jak gdyby edukacji, szczególnie edukacji uniwersyteckiej. Mamy szczegółowe badanie, które prowadził profesor Banach Andrzej na ten temat w kontekście Uniwersytetu Jagiellońskiego. To przecież on wyliczył, że do roku 1918 ponad 3000 synów chłopskich z Galicji kończy Uniwersytet Jagielloński. Nie mamy szczegółowych badań dla Uniwersytetu Franciszkańskiego, czyli lwowskiego. Oczywiście mamy Akademia Militans, wydaną świetną książkę monograficzną Uniwersytetu, ale te badania wtedy jeszcze tam nie były prowadzone. Nie mamy też badań na temat chociażby udziału Polaków w Uniwersytecie Wiedeńskim. Możemy w sposób mikro prześledzić jak gdyby tą skalę, ale w skali globalnej nie jest to jeszcze przebadane. W odróżnieniu na przykład do Uniwersytetu Monachijskiego, gdzie mamy chociażby przez profesora Molika, takie badania były swojego czasu prowadzone. No i tu proszę Państwa jeszcze jak gdyby w kierunkiem podkreślenia, że możemy jak gdyby nawet aspekty rodzinne śledzić na tych tabelach akurat służby, które znajdują się w archiwum wojennym, przepraszam, archiwum administracyjnym. Innym bardzo ważnym aspektem to są, proszę Państwa, materiały dotyczące Ministerstwa Wyznań i Oświaty, czyli Ministerium des Kultus und Unterricht, które są w pełne zasoby znajdują się również w Wiedniu, w archiwum administracyjnym. Tu akurat poglądowo Państwu pokazuję, że czasami znajdziemy rewolucyjne informacje. Tu akurat mamy sprawy dotyczące chociażby erygowania parafii w miejscowości Laskowa, dzisiaj na Limanowszczyźnie, gdzie mamy informację, że to miało miejsce w 1925, ale możemy dzisiaj dzięki tym dokumentom prześledzić całą jak gdyby proces od 1908 aż do 1925 roku praktycznie, ponieważ w 1908 w tej konkretnej miejscowości wskazano między innymi już przedstawiciela, osobę księdza, który miał w przyszłości pełnić rolę proboszcza i mamy aspekty ekonomiczne. Państwo analizowało, czy gospodarczo, ekonomicznie opłaca się tą parafię zakładać. Stąd mamy między innymi postulaty
prośby mieszkańców, parafian i całą dokumentację na temat właśnie tej konkretnej parafii, ale to proszę Państwa jest tylko stadium przypadku. Ja tylko operuję w tym wypadku jedną parafią, ale jeśli przełożymy to do innych, to również znajdziemy podobne materiały. Nie sposób w tak krótkim czasie omówić większą skalę tych studiów przypadków. Czy tu akurat mamy, proszę Państwa, chyba bodajże miejsce, również koło Spytkowica i aspekty zakładania kaplicy, które tam się znajdują. W ostatnim czasie prowadziliśmy badanie dotyczące Karoliny Kuskównej. Myślę, że większość z Państwa zna chociażby z filmów czy z różnych publikacji. Dziewczynka zamordowana brutalnie 18 listopada w Wałrudzie w 1914 roku przez żołnierzy rosyjskich. Zdawało się, że wszystko na temat tej dziewczynki, która teraz jest między innymi wynoszona na ołtarze, już można było powiedzieć, wiemy. Okazuje się, że nie. Ponieważ śledząc właśnie między innymi Ministerstwo Wyznań i Oświaty w Wiedniu, dotarliśmy do całej korespondencji, całych materiałów związanych z lat I wojny światowej, aż do 1918, czyli do upadku monarchii, odnośnie chociażby jej pochówku. Bo to było, budziło wiele kontrowersji, bo przypomnę, że ona jest najpierw pochowana na cmentarzu parafialnym, potem mamy, proszę Państwa, przeniesienie jej zwłok, ekshumację. W 1917, dzień przed rocznicą jej śmierci, jest pochowana przed kościołem w Zabawie. I to w konsekwencji powoduje, że tutaj już wchodziło prawo austriackie, czy pochówek taki może się odbyć, czy też nie. A przypomnę, że na wsiach regulacje odnośnie prawa pochówku od 1799 były bardzo restrykcyjne. Faktycznie już w 1984, 15 sierpnia Józef II nadaje odpowiednie patenty, ale w dużej części dotyczą miasta, a potem jest to rozszerzone na również obszary wiejskie. Mam, proszę Państwa, całą korespondencję na ten temat tego pochówku i sumarycznie wychodzi z tego, że Austriacy ugną się ze względów propagandowych, żeby zyskać przychylność Polaków, no bo to w końcu Rosjanie dokonali tej zbrodni na tej dziewczynce w listopadzie 14 roku. Nie ukrywam, że ta dokumentacja potem była również przedstawiana na konferencji w Zabawie przed postulatorami chociażby procesu beatyfikacyjnego tejże dziewczynki. Proszę Państwa, badając Galicję, zarówno w ujęciu genealogicznym, jak i regionalistycznym, nie sposób nie pamiętać o tym, że od roku 1867, a dokładnie od 15 listopada, mamy do czynienia z czymś, co się nazywa urbanizacja kulturowa. Oczywiście ciężko wskazać dokładnej daty, ale ustawa z 15 listopada 1867 roku daje jak gdyby rękojmie, żeby zakładać szereg stowarzyszeń niepolitycznych. Procedura zakładania stowarzyszenia niepolitycznego zakłada, że trzeba było stworzyć 5 statutów, tak? Opracować 5 statutów. One szły przez namiestnictwo, starostwo, namiestnictwo. Namiestnictwo, proszę Państwa, zostawiało jeden egzemplarz po zarejestrowaniu u siebie. Stąd dzisiaj mamy w Centralnym Państwowym Archiwum w Fondzie 146 w opisie 25 cały wykaz różnego rodzaju statutów stowarzyszeń i dokumentacji po tych stowarzyszeniach. 18 tysięcy spraw możemy tam prześledzić. Czasami mamy w archiwach narodowych czy państwowych na terenie Polski znajdują się tego typu dokumenty, szczególnie w szczątkach starostw powiatowych możemy odnaleźć. Ale proszę Państwa, zgodnie z wymogami ustawy, każdy egzemplarz takiego statutu musiał być przesłany do Centralnej Komisji Statystycznej w Wiedniu, która funkcjonuje od 1853. I jeśli nie trafię na to we Lwowie, to jestem niemal przekonany, że jest duża szansa, że trafię na to właśnie między innymi w Allgemeine Verwaltung z archiwum w Wiedniu, gdzie mam tego typu statuty organizacji, a jeśli to jest organizacja gospodarcza, działająca w oparciu o prawo z 10 kwietnia 72 roku, to również coroczne sprawozdania z działalności. I teraz, proszę Państwa, mogę tworzyć albo budować biogramy ludzi, którzy są zaangażowani w tą organizację, albo samą organizację, jej historię, albo, co jest jeszcze piękniejsze w moim odczuciu, urbanizację kulturową lub ekonomiczną w kontekście badanej przeze mnie miejscowości. Proszę Państwa, tu akurat mamy dokumenty dotyczące izby handlowej, bo miałem przyjemność popełnić taką książkę o izbie handlowej na 800 stron, we Lwowie oczywiście, jako gospodarce lwowskiej. Też próbuję Państwu pokazać, że czasami opisy archiwalne w austriackim archiwum państwowym są bardzo błędne. To u nas w Polsce czy na Ukrainie jest naprawdę wielki etos pracy archiwisty i pełen szacunek dla Państwa archiwistów, tutaj również będących. W Austrii bywa z tym różnie. To znaczy bardzo często osoby, które z Państwem obsługują w pierwszej jak gdyby linii, nie są profesjonalnymi archiwistami. I to w konsekwencji powoduje, że czasami te opisy naprawdę pozostawiają wiele wątpliwości. Muszę Państwu powiedzieć, że nigdzie w zespole we Lwowie, w Wiedniu, nie znalazłem opisu Handels und Gewerbe, czyli Izba Handlowa Przemysłowa we Lwowie. Nigdzie. Handels und Industrie Gewerbe. Nigdzie. Po prostu nie ma tego, proszę Państwa, w żadnej jednostce. Ale jak zacząłem śledzić Triest, Pragę, Brno, Ołomuniec, to nagle się okazało, że całe materiały, jednostki dotyczące Lwowa
są tam poukrywane, tylko nieopisane. To było, proszę Państwa, jak szukanie igły Stołusiana. Zajęło to zaledwie 5 lat. Ale to nie, oczywiście nie codziennie, to tak na marginesie. Ale to nie zmienia faktu, że summa summarum udało się do tych materiałów, które dotychczas uważano za zaginione, że nie istnieją. Że Kraków ma, Izba Handlowa w Krakowie ma, a Lwów i Brody nie mają. Okazało się, że mają niemal wszystko. Głównie lata 70., 80., tylko źle opisane i źle umieszczone. Proszę Państwa, epidemie. Coś, co dzisiaj działa na wyobraźnię, z wiadomych względów, niestety. Ale jeśli badamy epidemię z czasów chociażby I wojny światowej, cała krakowska, to akurat o Krakowie, proszę Państwa, notabene, również mamy dokumentację, ponieważ przypomnę, że starosta powiatowy, a w tym wypadku radca namiestnikowski, musiał przesyłać całą korespondencję na ten temat również do Wiednia i mamy zachowane to również w Allgemeines Verwaltungsarchiv und Haus- und Hofstaatsarchiv. Proszę Państwa, komunikacja, warunki komunikacyjne. Myślę, że gdyby to był pan doktor Dominik Lulewicz, który w grudniu zeszłego roku 22 obronił doktorat świetny na temat kolei w Krakowie, to mógłby też dużo na ten temat powiedzieć, ponieważ on przesiedział w Wiedniu bardzo dużo czasu, badając chociażby aspekty kolejowe, stacje kolejowe kolei północnej arcyksięcia Ferdynanda, ale to również dotyczy uwarunkowań komunikacji kołowej, to znaczy tej lądowej, gdzie mamy chociażby każda droga, która jest zaliczana do tak zwanej Eierstrasse, czyli drogi państwowej, ma swoją dokumentację zachowaną właśnie w Wiedniu. Nie tylko, że plany, ale bardzo szczegółowe opisy każdego jednego odcinka budowanej drogi, więc możemy dzisiaj ją bez problemu sobie odtwarzać. No tu akurat, proszę Państwa, kilka zdjęć poglądowych pokazujących, jak ta dokumentacja z budowy dróg wynika. To akurat, proszę Państwa, magistrat miasta Chrzanowa, ponieważ budynki, które były budynkami państwowymi lub finansowanymi częściowo z budżetu państwa, a generalnie każdy budynek użyteczności publicznej cieszył się wsparciem państwa w mniejszym lub większym zakresie, ma swoje zachowane materiały również w archiwum administracyjnym, jak w tym wypadku gmach magistratu miasta Chrzanowa. To akurat na prośbę tamtejszego Muzeum Mazeraki, żeśmy im wyszukali i przedłużyliśmy, opracowaliśmy im te materiały. Mówiłem dzisiaj, proszę Państwa, o mapie Miga. O drugim zdjęciu wojskowym, o trzecim, ale to nie są jedyne zdjęcia wojskowe, które znajdują się w Wiedniu. W archiwum wojennym mamy również dedykowane zdjęcia poszczególnym miejscowościom, jak chociażby zdjęcie planu marszowego dla wojsk austriackich Kent z lat 1801-1805. Oczywiście nie każda miejscowość ma taki plan. Jeśli była położona w ważnym ciągu komunikacyjnym, to wówczas nie ma problemu, żebyśmy mogli do tego dotrzeć. To akurat jest wyjątkowe zdjęcie z roku 1838, pokazujące ewentualną próbę obrony, gdyby doszło do wojny z Prusami. To jest o tyle ciekawe. I to akurat było na linii rzeki Soły i rzeki Skały. Mamy między innymi wszystkie jednostki wojskowe, gdzie mają być rozstawione. Popularnie mówi się o tak zwanej twierdzy Andrychów. To jest troszeczkę na wyrost sformułowane, bo Austriacy szykowali między innymi w różnych miejscach takie linie oporu i mamy te zdjęcia, gdzie możemy prześledzić te plany w sposób bardzo, bardzo precyzyjny. Jako że współorganizatorem, proszę Państwa, dzisiejszego spotkania jest również Muzeum Żydowskie Galicja, to nie sposób powiedzieć, że również bardzo dużo materiałów dotyczących Żydów galicyjskich znajduje się również w Wiedniu. Niestety bardzo smutnych informacji, bo tu mamy akurat materiały z Haus und Hofstaatsarchiv z białego wywiadu austriackiego z lat 14-15 odnośnie pogromów żydowskich, które były w Galicji Wschodniej prowadzone przez żołnierzy walczących w mundurach armii carskiej. Bo oczywiście mamy wspomnienia Szymona Anskiego, mamy czasami materiały lokalne na ten temat, kroniki parafialne, bardzo ciekawe, ale tu mamy również to, co Wiedeń na ten temat wiedział w tamtym czasie, bo zbierał materiały bardzo precyzyjnie. Proszę Państwa, gdybyśmy badali Wielką Wojnę, to również są tam świetne materiały, co zresztą chociażby badania Kamila Ruszały z ostatnich lat mogą świetnie potwierdzić, ale tu mamy akurat materiały przewozowe. Jeśli ktośkolwiek chciał coś wieść, wywieźć do miejscowości, ma na ten temat świetną dokumentację. A to, proszę Państwa, akurat dokumentacja z Archiwum Republiki, bo próbuję Państwu uzmysłowić, że no właśnie czasami są urzędnicy, którzy są Polakami, pochodzą z czasów galicyjskich, a po 1919 dalej działali, tylko w tym wypadku w administracji Republiki Austriackiej i możemy ich dokumentację tam również odnaleźć. Ja nie ukrywam, że ona jest bardzo ciekawa w kontekście różnych miejscowości, które jako Centrum Badań Regionalistycznych Uniwersytetu Pedagogicznego badamy. W tym momencie 22 takie miejscowości są obiektem naszego zainteresowania. Proszę Państwa, Archiwum Uniwersytetu Wiedeńskiego, takie trochę zapomniane, niebadane, gdzie możemy, proszę Państwa, prześledzić teki osobowe świetnych postaci, wybitnych. Marian Morelowski, człowiek, który między innymi odpowiadał chociażby za, razem z Babińskim, za ratunek arrasów wawelskich
tak, człowiek, który potem ściągał je w ramach repatriacji po wojnie polsko-bolszewickiej, to co Rosjanie wywozili między innymi już z Polski jeszcze podczas I wojny światowej, on się również tym zajmował, więc możemy prześledzić takie postacie, czyli postacie świetne, dla historyków sztuki po prostu wyjątkowe, ale możemy też postacie mniej zapomniane, jak chociażby Irenę Jakobson. To akurat, proszę Państwa, kiedy badałem udział kobiet w Uniwersytecie Wiedeńskim, pochodzenia żydowskiego w tym wypadku, akurat z niewielkiego miasta galicyjskiego, jakim są Wadowice. Mogę sobie coś takiego prześledzić, również mając dostęp do tek osobowych, które niestety tam na miejscu tylko możecie Państwo sobie skorzystać. Zresztą Irenę Jakobson też potem była świetną botanikiem notabene i wydawała szereg publikacji na temat właśnie między innymi w czasopismie botanicznym austriackim. Proszę Państwa, powolutku zmierzając ku końcowi, bo chciałbym uniknąć sytuacji, że będę tutaj za chwilkę dyscyplinowany. Jest jeszcze jedno archiwum, o którym chciałbym powiedzieć. To jest archiwum w sieci, w całości internetowe, bo technologia nam dzisiaj na to pozwala. To jest archiwum miasta Wiednia, które, proszę Państwa, oczywiście wchodzimy na stronę miasta Wiednia i mamy Landesarchiv, czyli archiwum w sumie Niederösterreich całego, czyli Dolnej Austrii, ale oczywiście w dużej mierze jest to Wiedeń, gdzie, proszę Państwa, możemy wyszukiwać to, co nas interesuje. Ja nie ukrywam, że na przykład sobie wpisałem Szczepanowski. No akurat postać znana, Stanisław Szczepanowski. Myślę, że dla wielu z Was, Państwa, jako świetny ekonomista przede wszystkim, człowiek, który skończył King's College of Economics, potem był doradcą wicekróla Indii w XIX wieku, no i oczywiście nawciarzem polskim, takim jednym czołowym. Zresztą niestety bardzo smutno skończył, to jeszcze inna historia, ale nie o nim dzisiaj będziemy mówić, gdzie możemy, proszę Państwa, całą dokumentację na jego temat, którą jest w archiwum miasta Wiednia zachowana. I teraz ja mogę, proszę Państwa, oczywiście chciałbym, żebyście Państwo mieli świadomość, że w odróżnieniu do archiwum, austriackiego archiwum państwowego próba badań, które są w archiwum miejskim, jest ograniczona. Tam nie znajdziemy już między Morelowskiego czy wielu innych osób, ale mimo wszystko warto sięgnąć, tym bardziej, że to nie kosztuje nas dużego czasu, ponieważ wszystko jest w sieci. Czy nie ma tam akurat zbiorów osób czy miejscowości, które by nas mogły interesować. No i proszę Państwa, oczywiście zmierzając ku końcowi, warto też sięgnąć do archiwum Parlamentu Wiedeńskiego. Pamiętam swoje pierwsze kroki, które wykonywałem w tym archiwum. Wywołał to głęboki wstrząs u pana archiwisty z tego tytułu, że okazało się, że jestem pierwszą osobą od 2 lat, która prowadzi tam, chce prowadzić badania. A z czego to wynikało? Bo nie miałem świadomości, że z Alex wtedy jeszcze. Alex, czyli między innymi baza do wyszukiwania aktów prawnych austriacka, funkcjonująca pod Austriacką Biblioteką Narodową. Ale jak już przyjechałem, to się u niego przynajmniej podszkoliłem. Więc gorąco zachęcam Państwa do tego, żeby w przypadku aktów prawnych austriackich, które są właśnie w austriackim archiwum Parlamentu Wiedeńskiego, korzystać z najprostszej bazy, jaką jest właśnie Alex. I proszę Państwa, tak jak powiedziałem, badając Galicję, musimy mieć tą świadomość, że heurystyka wymaga od nas kwerendy, którą będziemy prowadzić we Lwowie, w Jerozolimie, w Warszawie, oczywiście w naszym ukochanym Krakowie, ale również, proszę Państwa, w Wiedniu. Bardzo Państwu dziękuję. Bardzo dziękujemy, panie profesorze, fascynujący wykład i dziękuję również za ciepłe słowa o archiwistach. Było to bardzo podnoszące na duchu. Szanowni Państwo, przechodzimy do następnego referatu, następnej wypowiedzi. Zapraszam panią magister Annę Wardzińską, która opowie o wielowyznaniowości Galicji Wschodniej na przykładzie inteligencji XIX-wiecznego Lwowa. Bardzo prosimy. Zawsze. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie organizatorom. Chciałam Państwu przedstawić dzisiaj oczywiście skrócony referat, ponieważ o wielowyznaniowości Galicji Wschodniej można mówić godzinami. Mam niestety na to tylko 20 minut. Tak więc na początek chciałam pokrótce przedstawić sytuację wyznań poszczególnych we Lwowie, w Galicji Wschodniej, a następnie wspólnie możemy zastanowić się, jak posiadane wyznanie czy wybór wyznania oddziaływał na sytuację polityczną i społeczną Lwowa i szerzej Galicji Wschodniej. Zaraz, tak. Lwów był miastem wyjątkowym pod tym względem, że był oprócz oczywiście wyznań ewangelickiego i żydowskiego, był też siedzibą aż 3 katolickich arcybiskupstw różnych obrządków, czyli łacińskiego, ormiańskiego i grecko-katolickiego. Pierwsza archidiecezja lwowska powstała kościoła łacińskiego, powstała w 1412 roku. Ostatnim arcybiskupem metropolitą halickim był biskup Jan Rzeszowski.
Natomiast od 1414 roku, po przeniesieniu siedziby archidiecezji z Halicza do Lwowa, został pierwszym arcybiskupem metropolitą lwowskim. Siedzibą lwowskich arcybiskupów obrządku łacińskiego była katedra w Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny, jeden z najstarszych kościołów lwowskich. Kolejne arcybiskupstwo, które powstało we Lwowie, było arcybiskupstwem ormiańskim. Ormianie też we Lwowie już byli od wielu lat i arcybiskupstwo ormiańskie powstało w 1635 roku, 5 lat potem, gdy biskup ormiański Mikołaj Torosowicz zawarł unię kościelną ze Stolicą Apostolską, dokładnie 24 października 1630 roku. Stopniowo dokonywano latynizacji liturgii i wprowadzono kalendarz gregoriański. Z tego względu wyznanie ormiańskie było, nie było tutaj konfliktu różnic wyznaniowych, więc nie istniała po prostu kwestia ormiańska, tak jak były różnice z obrządkiem grecko-katolickim i stąd powstawały konflikty i narodowościowe w Galicji. Siedzibą arcybiskupstwa ormiańskiego była katedra ormiańska, też jeden z najstarszych kościołów we Lwowie. Ostatnie powstało arcybiskupstwo grecko-katolickie dopiero w 1807 roku, z tego względu, że do Unii Brzeskiej 1596 roku nie przystąpiły wszystkie eparchie prawosławne, w tym właśnie nie przystąpiły Przemyska i Lwowska. Przemyska przystąpiła wcześniej, a Lwowska dopiero w 1700 roku, gdy lwowski biskup prawosławny Józef Szumlański przystąpił do Unii i został pierwszym grecko-katolickim biskupem lwowskim. Następnie 24 lutego 1807 roku papież Pius VII podniósł biskupstwo lwowskie do rangi metropolii, tworząc grecko-katolicką metropolię halicką i pierwszym arcybiskupem lwowskim obrządku grecko-katolickiego został biskup Antoni Angełowicz 25 września 1808 roku. Siedzibą archidiecezji archibiskupstwa grecko-katolickiego był Sobór Świętego Jura we Lwowie. Kolejną grupą wyznaniową we Lwowie w Galicji Wschodniej była ludność żydowska i ludność żydowska była zupełnie odrębną ludnością pod względem wyznaniowym i narodowościowym we Lwowie w Galicji Wschodniej i to była taka pozostałość po dawnym społeczeństwie stanowym w I Rzeczypospolitej, gdy Żydzi byli osobnym stanem. I dopiero reformy Sejmu Wielkiego miały po prostu włączyć stan żydowski do mieszczaństwa, ale no przez zabory to się nie udało. I z tego względu kwestia żydowska była jedną z ważniejszych spraw społeczno-politycznych w Galicji, podobnie jest z kwestią rusińską. Ponadto władze austriackie nie uznawały odrębnej narodowości żydowskiej ani odrębnego języka jidysz. I gdy były spisy ludnościowe w Galicji, to nie było tam rubryki narodowość. Była rubryka, jeśli chodzi o wyznanie i używany język towarzyski. I w wielonarodowościowej Galicji pozyskanie Żydów dla polskości było kluczowe dla wzmocnienia pozycji Polaków wobec innych narodowości, głównie Ukraińców. Natomiast demokraci galicyjscy popierali asymilację, widzieli w niej jedyną drogę do zaniku tego dawnego społeczeństwa stanowego, ale Żydzi też nie byli postrzegani przez nich jako osobny naród, ponieważ chciano z nich po prostu uczynić Polaków. I z tego względu, że jakby nie była uznawana ta narodowość w Galicji przez władzę, jakby urzędowo nie była uznawana i też opór środowisk starowierczych żydowskich w kierunku asymilacji powodowało, że ta asymilacja ludności żydowskiej z ludnością miejscową nie była taka silna jak na przykład w Królestwie Kongresowym. I przedstawiciele inteligencji XIX-wiecznego Lwowa z tego względu mieli różne pochodzenie społeczne i narodowe i należeli do różnych wyznań. Poza tym wyznanie nie miało związku z deklarowaną narodowością i przynależność do danego wyznania determinowała stanowiska wobec najważniejszych problemów kulturowych, społecznych, narodowych i politycznych Królestwa Galicji i Lodomerii i w tym właśnie najbardziej palące problemy narodowo-wyznaniowe to była kwestia żydowska i rusińska. Tutaj przykładem może być Teofil Merunowicz, wieloletni poseł do Sejmu Krajowego i do Austriackiej Rady Państwa, który miał właśnie takie podwójne pochodzenie, czyli był z wyboru Polakiem, ale był etnicznym Rusinem. Pochodził z rodziny księży grecko-katolickich i w swojej własnej rodzinie miał właśnie mieszane małżeństwa, czyli kobiety były często obrządku rzymskokatolickiego i Teofil Merunowicz we własnej rodzinie był świadkiem konfliktów, były w różnych czasach obchodzone święta i Merunowicz przez całe swoje życie jakby pisał, walczył o to, żeby była
zrównany obrządek był unicki i rzymskokatolicki, żeby nie powodowało to właśnie tego konfliktów narodowościowych. Wydawanie literatury w języku polskim było właśnie tak jakby naturalną deklaracją poczucia przynależności do narodu polskiego jako wspólnoty kulturowo-politycznej z czasów I Rzeczypospolitej przed zaborami. I te osoby pochodzenia podwójnego, czyli tak zwani polscy Rusini, oni wyznawali ideę jagiellońską, czyli ideę Unii Lubelskiej, żeby wszystkie narody były jakby mając różne etnos, żeby przyznawały się do narodu, należały do jakby obywatelstwa, narodowości polskiej, która była nadrzędna. Tutaj jest przykład Gazety Narodowej, która jakby drugiej Gazety Narodowej powstałej w 1862 roku, ponieważ pierwsza Gazeta Narodowa była założona w okresie Wiosny Ludów i była jakby organem politycznym Rady Narodowej, ale po upadku Wiosny Ludów wszystkie gazety zostały zamknięte i ta druga jakby Gazeta Narodowa powstała dopiero w 1862 roku. I w składzie tej gazety byli właśnie głównie w większości tak zwani polscy Rusini, więc ich jakby linia polityczna tej gazety właśnie zakładała tą, głosili jakby nadrzędność tej Unii Lubelskiej i nie, żeby te wszystkie narodowości nie jakby żyły pod jednym, no czy po prostu, żeby byli Polakami, ale zachowywali swoją tożsamość etniczną. I w południowo-wschodniej części, właśnie w Galicji Wschodniej i we Lwowie, naród polski, który był właśnie tak jakby już bardziej wspólnotą kulturowo-historyczną, głównie tworzyli etniczni Rusini różnych wyznań, ale też właśnie byli Polacy różnych wyznań. I ci Polacy często bardzo pochodzili ze spolonizowanych rodzin niemieckich, austriackich, czeskich i innych. I to właśnie bardzo można łatwo, bardzo dobrze prześledzić w polskim środowisku literackim we Lwowie, ponieważ no właściwie z tego, z moich badań wynika, że właściwie wszyscy byli etnicznymi Rusinami, którzy uznawali swoją przynależność do narodu polskiego. I część była z nich wyznania rzymskokatolickiego, a część grecko-katolickiego. Na przykład Rusinami, rzymskimi katolikami byli Jan Dobrzański, Henryk Rewakowicz, Tadeusz Romanowicz. Natomiast obrządku grecko-katolickiego był właśnie Teofil Merunowicz, Platon Kostecki czy ksiądz Jan Wagilewicz, który był krytykowany za swoją działalność na rzecz kultury polskiej przez własny konsystorz grecko-katolicki i przez represję wystąpił ze stanu duchownego i zmienił wyznanie na ewangelickie. Polacy wydawali przed Wiosną Ludów, nie można było, znaczy z uwagi na bardzo silną cenzurę, można było wydawać tylko materiały, artykuły literackie. I Polacy wydali Almanach Haliczanin i jakby wzorując się na tym polskim wydawnictwie, Rusini wydali zbiór ruskich pieśni ludowych z artykułami literacko-historycznymi, tak zwaną Rusałkę Dniestrową, ale ze względu na właśnie silną cenzurę we Lwowie musiała się ukazać w Peszcie. Autorami Rusałki była tak zwana Ruska Trójca. Były to trzech przyjaciół, Marian Szaszkiewicz, Iwan Wachyłowicz i Jakub Chłowacki. I działali oni na rzecz języka ukraińskiego i historii Rusi. Byli tak nazwani, Ruską Trójcą byli nazwani przez kolegów z uwagi na rozmowy prowadzone przez nich w języku ruskim. I oni się zbliżyli się do polskich literatów. Na przykład Marian Szaszkiewicz dzięki przyjaźni z Tadeuszem Wasilewskim opracowywał ruskie dokumenty w zbiorach tarnowskich w Dzikowie. I publikacja Rusałki wywołała represję władz austriackich wobec autorów. Oburzone było też publikacją duchowieństwo grecko-katolickie z tego powodu, że autorzy zastosowali alfabet grażdanki i używali w pieśniach języka ludu. W konsekwencji represji Ruska Trójca rozpadła się, Szaszkiewicz zmarł w 1843 roku, drogi dwóch pozostałych działaczy rozeszły się. Jakub Chłowacki skręcił w stronę radykalizmu moskalofilskiego, angażował się nawet w rusyfikowanie Chełmszczyzny przez władze carskie. Początkowo do 1830 roku kontakty działaczy rusińskich z dziełami literatury polskiej miały miejsce w seminarium ruskim we Lwowie, w którym znajdowali schronienie działacze demokratyczni.
W seminariach grecko-katolickich używano języka polskiego. Nawet Instytut Stauropigialny, który był przeznaczony do publikacji dzieł ruskich, drukował książki polskie. I te później, te wybory właśnie Markiana Szaszkiewicza, Wachy Łowicza i Chołowackiego pokazują trzy różne drogi, którymi poszli Rusini w Galicji Wschodniej. Spośród nich tylko Markian Szaszkiewicz pozostał wierny założeniom Trójcy. Zachował, znaczy do swojej śmierci przedwczesnej, zachował tą orientację ukraińską. Jan Wagilewicz trwał przy modelu Gente Rutenus Nazione Polonus i to znalazło swoje odbicie w zmianie pisowni imienia i nazwiska na Jan Wagilewicz, po tym jak wystąpił ze stanu duchownego. Jan Wagilewicz był synem unijskiego księdza i po ukończeniu teologii długo odmawiano mu wyświęcenia na kapłana, ponieważ z tego powodu, że działał na rzecz kultury polskiej i jego twórczość w języku polskim. Nawet Wagilewicz zapisał we wspomnieniu słowa metropolity, który powiedział mu: zamiast żywotów świętych studiujesz Herodota, zamiast się modlić zajmujesz się przekładem Nestora na język polski. Pisujesz nawet i drukujesz polskie wiersze i przyjaźniesz się z panami borkowskimi. Jakiż może być z ciebie ksiądz? I właśnie Wagilewicz wydał m.in. gramatykę języka małoruskiego w Galicji w języku polskim. Po wyświęceniu otrzymał administrację parafii grecko-katolickiej w Niestanicach, jednak w czasie Wiosny Ludu wezwano go do Lwowa na redaktora ruskiego dziennika politycznego, Dnewnika Ruskiego. Wtedy Wagilewicz powiadomił dziekana swojego, pod którego podlegał, że ustępuje z administracji powierzonej mu parafii, przenosi się do Lwowa. We Lwowie objął tą redakcję dziennika, drukował go jednak czcionkami łacińskimi. I po zbombardowaniu Lwowa i wprowadzeniu stanu oblężenia gazeta przestała wychodzić. Wtedy Wagilewicz zwrócił się do swojego konsystorza o umieszczenie w jakiejś parafii jako wikarego lub administratora. Wtedy jednak konsystorz wytoczył przeciw niemu śledztwo dyscyplinarne za opuszczanie powierzonej mu parafii. I wtedy Wagilewicz po represjach zdecydował się porzucić stan duchowny, zmienił wyznanie na ewangelickie i zaczął uczyć dzieci katechizmu w szkole ewangelickiej. To postępowanie dyscyplinarne spowodowało jakby takie nieformalne odsądzenie Wagilewicza od narodowości rusińskiej przez duchownych świętego Jura. I Wagilewicz wspominał, że ta decyzja nie była stwierdzona urzędowo. Członkowie orzekli to, członkowie konsystorza jakby stwierdzili to między sobą. I słowa Wagilewicza, który mówił: u świętego Jura skasowano mnie z Rusina, chociaż ja byłem, jestem i będę do śmierci lepszym Rusinem jak ci, co mnie kasowali. Z wami Polakami kąsać się nie mogę, bo trzymam się Unii Lubelskiej, której kasować nie mają u świętego Jura kompetencji. Jestem więc de gente rutenus, de nazione polonus. I ta deklaracja jest właśnie takim najkrótszą deklaracją tej podwójnej tożsamości, którą mieli ci Rusini, czyli jesteśmy Rusinami, będziemy zawsze, ale jednocześnie jesteśmy Polakami. I to też był taki konflikt z innymi Rusinami, którzy nie uznawali tej podwójnej tożsamości. Poza wyznaniem grecko-katolickim i rzymsko-katolickim byli też oczywiście Niemcy we Lwowie, czy osoby pochodzenia niemieckiego, austriackiego, też czeskiego. Jednym z bardziej znanych historyków w ogóle, publicystą o korzeniach niemieckich był Henryk Schmidt, który jeszcze w 1848 roku, czyli w okresie Wiosny Ludów, uważał się za Niemca, a potem następnie został znanym historykiem, historiografem polskim i występował nawet przeciwko Stańczykom, przeciwko ich ideologii lojalizmu wobec władz austriackich. I tutaj na zdjęciu Henryk Schmidt, co jest właśnie typowe, występuje w takim stroju polskim, podobnie jak inni z Gazety Narodowej też na zdjęciach przedstawiali się w polskim kontuszu. Poza Henrykiem Schmidtem też o korzeniach niemieckich był Wincenty Pol czy inny publicysta i humorysta Jan Lam. Byli oni synami austriackich urzędników. Ci przedstawiciele pochodzenia niemieckiego byli wszyscy obrządku rzymskokatolickiego i to było typowe dla członków spolonizowanych rodzin niemieckich. Należała do nich także rodzina księgarzy, Bildowie i rodzina wydawców Pillerowie. Czasami też u nich pojawiały się zapisy w księgach metrykalnych wyznania ewangelickiego, ale czasami były także były te same zapisy w księgach ewangelickich i potem jeszcze w rzymskich. I na terenie Galicji Wschodniej występował swoisty fenomen polonizacji właśnie niemieckich i austriackich rodzin, czyli tak jakby akulturacja tej kultury zaborczej wyższej, która była dominującą, do kultury niższej, czyli jakby ludności miejscowej.
I fenomenem tej akulturacji zajmowała się w swoich badaniach Izabel Roskał-Rydel. Natomiast socjolożka Antonina Kłoskowska badała konwersję narodową, między innymi Wojciecha Kętrzyńskiego, wcześniej Adalberta von Winklera, który był dyrektorem Ossolineum we Lwowie. Dobrze, tu paradoksalnie w Galicji właśnie zachodziło przejmowanie kultury polskiej przez przedstawicieli narodowości napływowej. Chciałam Państwu pokazać, że badania genealogiczne mogą jakby same w sobie, jakby można prześledzić dzięki temu wpływ na wybory życiowe poszczególnych osób, ale one się przekładały na tak jakby całą politykę społeczną i polityczną w Galicji Wschodniej. I te informacje, które można uzyskać z badań genealogicznych, nie można uzyskać ich na podstawie innych źródeł, na przykład inskrypcji nagrobnych, wspomnień czy pamiętników. To tam są oczywiście dużo informacji, ale więcej jest jednak w księgach metrykalnych. Księgi metrykalne dają bowiem pełną informację o związkach rodzinnych i także dostarczają informacji o kontaktach zawodowych i towarzyskich, gdy na przykład są podane są rodzice chrzestni albo świadkowie na ślubach. I informacje z tych badań genealogicznych pozwalają odtworzyć niezwykle ważny i trudny właśnie po latach do odtworzenia obszar funkcjonowania poszczególnych rodzin lwowskich, jakim były ich koneksje rodzinne oraz towarzyskie, i które właśnie miały bardzo często wpływ na wybory życiowe i karierę. Informacje te są namacalnym dowodem istnienia różnorodności narodowej i wyznaniowej społeczeństwa Lwowa, która istniała często w ramach jednej rodziny. Ostatnie zdjęcie jest z cmentarza Łyczakowskiego i to jest takie trochę humorystyczne zdjęcie. Tak wygląda cmentarz Łyczakowski w maju. Tutaj na tym terenie są jakby schowane w tych paprociach groby jednej rodziny farmaceutów znanych we Lwowie, też już zapomnianych właściwie, rodziny Mikolaszów powiązanych z rodzinami Cukanich. I tutaj po prostu te są bardzo stare nagrobki, więc trzeba nurkować w tych paprociach. I na przykład rodzina Mikolaszów była też związana z rodziną ormiańską Romaszkanów i też z Kossakami, którzy byli też pochodzenia rusińskiego. Dziękuję za uwagę. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Szanowni Państwo, oczywiście będziemy dyskutować po zakończeniu serii tych wypowiedzi, ale to jeszcze przed nami. Teraz bardzo też dziękuję referentom za punktualne i bardzo takie dobre trzymanie się czasu wypowiedzi. Zapraszam teraz księdza Krzysztofa Kamieńskiego z Archiwum Diecezjalnego w Tarnowie, który opowie nam o Zespole Ksiąg Metrykalnych w zasobie Archiwum Diecezjalnego imienia księdza arcybiskupa Jerzego Ablewicza w Tarnowie. Bardzo prosimy. Witam serdecznie Państwa. Dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że na sali widzę wiele znajomych twarzy. Znajomych z pracowni naukowej naszego archiwum tarnowskiego. Z tego miejsca chciałem podziękować Państwu za każdą gawędę, rozmowę, bo wiele się od Państwa nauczyłem tak po prostu i tą wiedzą mogę się dzielić z tymi, którzy nasze archiwum odwiedzają. Szanowni Państwo, Zespół Ksiąg Metrykalnych w zasobie Archiwum Diecezjalnego imienia arcybiskupa Jerzego Ablewicza w Tarnowie. Jeszcze jedna uwaga, przepraszam za brak prezentacji. Moje rodzeństwo ciągle mi powtarza, że żyję mentalnie w Austro-Węgrzech. Coś w tym jest. Początki naszego archiwum. Początki archiwum w Tarnowie rzecz jasna sięgają początków diecezji tarnowskiej. Nie są to początki bardzo odległe. Jak na historię Kościoła w Polsce sięgają końcówki XVIII wieku, a dokładnie roku 1783, kiedy cesarz Józef II samowolnie powołał do życia diecezję tarnowską. Jak doskonale wiemy, władze świeckie wyznaczały kandydata na biskupa. Ten zaczął tworzyć konsystorz, wyznaczony kandydat na biskupstwo tarnowskie, niespodziewanie zmarł, więc twórcą tarnowskiego konsystorza został pierwszy konsekrowany biskup tarnowski Florian Amand Janowski. Konsystorz był tak zwanym centralnym urzędem diecezji. Pełnił funkcje administracyjne oraz służył pomocą i radą biskupowi. Sama nazwa konsystorz, tak jak zapewne doskonale większość z nas wie, była charakterystyczna dla krajów Europy Środkowej,
których władzę sprawowali Habsburgowie, szczególnie w okresie józefinizmu. W strukturze konsystorza szczególną rolę odgrywała kancelaria biskupa. I tu przez czas istnienia diecezji w warunkach zaborów usytuowane było archiwum. Kancelaria konsystorska stosowała austriacki system kancelaryjny, zwany dziennikowym lub chronologiczno-numerycznym, tudzież numerowanym. Pozostałością po tym systemie są protokolony, w których rejestrowano każde pismo wychodzące i przychodzące do konsystorza. Do protokolonów sporządzany był jeszcze aparat pomocniczy, tak zwane indeksy spraw, które pomagały odnaleźć odpowiedni dokument w stosie materiału ułożonym chronologicznie. Z biegiem czasu najstarsze dokumenty odpowiednio składano, wiązano i składano poza tym urzędem. Archiwum jednak ciągle było związane z konsystorzem, a później z kurią diecezjalną. I tak aż do 1959 roku, kiedy biskup Karol Pękala jako wikariusz kapitulny diecezji tarnowskiej powołał do życia odrębną instytucję Archiwum Historyczne diecezji tarnowskiej. Jednym z pierwszych archiwistów, który dawał podwaliny pod archiwum nasze tarnowskie, w sensie układu i opisu dokumentów, był późniejszy wybitny historyk Kościoła w Polsce, ksiądz profesor Bolesław Kumor. Jako młody adept historii pracował w naszym archiwum, rozcinając stare paki dokumentów i nadając im pierwszy układ. Dzisiaj zasób archiwum diecezjalnego w Tarnowie to ponad 1150 metrów bieżących materiału archiwalnego, a po kontrolach służb pożarniczych wiemy, że ten ponad kilometr akt waży ponad 40 ton. Oczywiście w zasobie znajdują się materiały starsze niż rok 1783, chociaż największą część stanowią materiały XIX i XX-wieczne. Od 1959 roku zasób został podzielony na kilkanaście zespołów archiwalnych, działów i kolekcji. Najobszerniejsze liczą setki fascykułów. Najmniejsze, jak na przykład obrazki pamiątkowe, nie sięgnęły jeszcze metra bieżącego. Pośród najobszerniejszych zespołów archiwalnych jest zespół ksiąg metrykalnych. Tak naprawdę jest to zespół kopii ksiąg metrykalnych. Jak znów wszyscy wiemy, zaborca austriacki odnośnie prowadzenia metryk wprowadził kilka zmian. Ujął je w przepisy. Chociażby w miejsce staropolskiej dudki pojawiła się księga szersza z odpowiednimi, dobrze nam znanymi rubrykami. Zresztą przepisy władz cywilnej wprowadzały zmiany również w szczegółowości zapisów w księgach metrykalnych i te na przestrzeni XIX wieku zmieniały się. Jeden z przepisów zobowiązywał proboszczów do kopiowania ksiąg metrykalnych i przekazywania ich do konsystorza. W taki sposób powstały XIX-wieczne wtóropisy. Zwyczaj wprowadzony przez zaborcę pozostał i znalazł się w prawie kościelnym. Po dziś dzień każdy proboszcz jest zobowiązany do sporządzania i przekazania kopii ksiąg ochrzczonych, zaślubionych i zmarłych do kurii diecezjalnej, a te trafiają do naszego archiwum. Stąd zespół kopii ksiąg metrykalnych jest pokaźny i liczy ponad 210 metrów bieżących akt. Dla sprawniejszego poruszania się w tym zespole został podzielony on na trzy części. Część pierwsza od ksiąg najstarszych i kopii metrykalnych najstarszych do końca XIX wieku. Część druga metryki dwudziestowieczne i część trzecia metryki z wieku XXI. Aktualnie pracujemy nad oddzieleniem części drugiej od trzeciej. Jesteśmy gdzieś w połowie. Oddzielny zespół stanowił kopię ksiąg metrykalnych parafii, które w wyniku reformy granic diecezji w 1992 roku znalazły się w innych diecezjach, czy to w diecezji rzeszowskiej, czy sandomierskiej. Część pierwsza, o której chcę najwięcej powiedzieć, czyli księgi najstarsze i kopie ksiąg metrykalnych najstarsze, liczy 49 metrów bieżących i składa się na niego 539 fascykułów. W części tej znajduje się około 50 ksiąg metrykalnych oryginalnych. Znalazły się w naszym
zespole z różnych powodów. Najstarszymi, tu wymienię kilka parafii, najstarszymi księgami metrykalnymi, jakie na dziś mamy na półkach, są księgi metrykalne z parafii tarnowskiej, najstarszej parafii tarnowskiej, katedry, sięgają 1579 roku. Od 1595 roku ma księgi metrykalne parafia Staszkówka. Olesno od 1604 roku. Od 1607 roku parafia Tymowa. W wieku XVII-XVIII te księgi metrykalne są około 20 wspólnot parafialnych. Wszystkie te oryginalne księgi, najstarsze, mają oczywiście formę dudki. Większość posiada również oryginalne oprawy. Na przykład księga metrykalna Starnowa ma okładzinę drewnianą, powleczoną w skórę. Bardzo pięknie prezentuje się do dzisiaj. Zespół kopii ksiąg metrykalnych w naszym archiwum jest niekompletny. To znaczy, rzadko w teczce konkretnej parafii znajdziemy komplet kopii metryk od 1784 roku. Największą wyrwę w tym zespole spowodowała działalność Rzeczypospolitej Ludowej, która w wyniku umowy z Kościołem zagarnęła kopie na rzecz tworzących się po II wojnie światowej urzędów stanu cywilnego. Niejednokrotnie kopie ksiąg metrykalnych z lat 1890 do 1946 po dziś dzień znajdują się w gminnych urzędach stanu cywilnego. Inne braki wynikają zapewne z zaniedbań duchownych tamtego czasu, którzy nie odesłali kopii do konsystorza. Zdarza się, że do jakiejś wspólnoty parafialnej kopie metryk urywają się w połowie XIX wieku. Stąd ewentualny kwerendzista winien przed przyjazdem do naszego archiwum zajrzeć na stronę internetową, gdzie znajdzie dokładny spis kopii ksiąg metrykalnych w formie papierowej z latami, które rzeczywiście leżą na naszych półkach. Kopie metrykalne były wykonywane w różny sposób. Zawsze prosto łaciną, niekiedy pojawiały się krótkie informacje w języku niemieckim, tak zwaną szwabachą. Czasem są to kopie luźnych kart, pojedynczych, czasem były zszywane, bardzo rzadko mają jakąkolwiek oprawę, choćby miękkim papierem. Obowiązek kopiowania obejmował księgi chrztów, małżeństw i zgonów. Wydaje się, że na terenie diecezji przemyskiej kopiowano również księgi zapowiedzi przedślubnych. Wiemy to, ponieważ wraz z parafiami z diecezji przemyskiej, które zostały dołączone do diecezji tarnowskiej w 1925 roku, przywędrowały księgi metrykalne z tamtych parafii sięgające 1826 roku. I w tych księgach znajdują się kopie ksiąg zapowiedzi przedślubnych. Obok tego zespołu kopii ksiąg metrykalnych posiadamy mikrofilmy z kopiami oryginalnych ksiąg metrykalnych. Mikrofilmy zostały, jak doskonale wiemy, wykonane w latach 90. ubiegłego wieku. W naszej diecezji za zgodą ówczesnego ordynariusza diecezji tarnowskiej, nieżyjącego już księdza biskupa Józefa Życińskiego. Kopie mikrofilmowe wykonali mormoni, zaś w archiwum pozostały negatywy. Warto podkreślić, że w przypadku diecezji tarnowskiej nie są to kopie kopii, jakie mamy na półkach, ale kopie ksiąg oryginalnych, które dzisiaj spoczywają w kancelariach parafialnych. Całą akcję mikrofilmowania na polecenie księdza biskupa kierował ksiądz dr Ryszard Banach. Był odpowiedzialny za dostarczanie ksiąg z parafii. Samo mikrofilmowanie dokonywało się w siedzibie archiwum diecezjalnego, a po wykonaniu tych kopii księgi wracały do kancelarii parafialnej. Kopie mikrofilmowe w dużej mierze uzupełniają braki kopii papierowych z okresu XIX wieku. W mniejszym zakresie braki dwudziestowieczne. Zazwyczaj granicą są pierwsze dwie dekady XX wieku. W postaci zmikrofilmowanej posiadamy również niewielką część ksiąg metrykalnych grekokatolickich. Południowo-wschodni kraniec diecezji tarnowskiej był zamieszkany przez ludność łemkowską.
Wspomniany już ksiądz Ryszard Banach w czasie swojego dyrektorowania w Archiwum Tarnowskim zgromadził jakąś część ocalałych ksiąg metrykalnych z tamtego terenu. Dzisiaj ich nie posiadamy. Po zmikrofilmowaniu, znów decyzją biskupa Józefa Rzecińskiego, trafiły one do kurii Archiwum Kościoła Grecko-Katolickiego w Przemyślu. Z zespołem ksiąg metrykalnych nierozerwalnie złączone są alegaty. Jeżeli ocalały, znajdują się w większości w kancelariach parafialnych. Komplet tych dokumentów archiwum posiada tylko dla kilku parafii, m.in. dla Wilczysk czy dla Pilzna. Dla poszukiwań genealogicznych jest jeszcze jedno cenne źródło, które rzadko wyciągamy na wierzch. Akta konsystorskie. Jest to kolejny spory zespół mieszczący się w około 150 tomach. Między innymi w tym właśnie zespole pozostały zazwyczaj prośby o różnego rodzaju zwolnienia i dyspensy w kontekście sakramentu małżeństwa. Obok próśb przesyłanych przez proboszczów znajduje się tam również i pewna ilość dokumentów wygotowanych w Rzymie, które udzielały takiej czy innej dyspensy. Bez wątpienia są to piękne i cenne materiały, chociaż kolokwialnie mówiąc, dokopanie się do nich zajmuje sporo czasu. Myślę jednak, że każdy pasjonata genealogii wie, że cierpliwość jest jego nieodłącznym towarzyszem pracy. Dziękuję za uwagę. Bardzo dziękujemy i będziemy się kierować cnotą cierpliwości w pracy archiwalnej na pewno. Szanowni Państwo, zapraszam teraz pana doktora Przemysława Jędrzejewskiego, Stowarzyszenie Twoje Korzenie w Polsce, który wygłosi referat Spuścizna Aleksandra Czułowskiego w zbiorach Lwowskiej Narodowej Biblioteki Ukrainy imienia Wasyla Stefanyka jako źródło do badań genealogii szlacheckiej na terenie Galicji. Dziękuję panie profesorze. Dzień dobry, witam serdecznie państwa. Ja na początku chciałbym od razu tutaj wyjaśnić mały błąd w prezentacji, tytule prezentacji. Oczywiście dzisiaj będę mówił o zbiorze doktora Aleksandra Czułowskiego we Lwowie, w zasobie Lwowskiej Narodowej Naukowej Bibliotece Ukrainy imienia Wasyla Stefanyka. Szanowni państwo, chciałbym również pominąć może wstęp, bo to, jaki fenomen dzisiaj stanowi genealogia, a przede wszystkim badania nad historią rodzin mieszczańskich i chłopskich, to raczej wszyscy wiemy. Chciałbym jednak zaznaczyć, że prawdziwe tak początki zainteresowania genealogią, czy też studiami nad historią rodów, są to poszukiwania informacji na temat rodzin, rodów uprzywilejowanych, czyli rodzin szlacheckich. Ja oczywiście nie będę już tutaj wspominał o genealogii choćby Pana Jezusa w Biblii, czy też w przedstawieniu historii rodzin w kronikach polskich, ale w okresie staropolskim już poszukiwania genealogiczne były prowadzone. Wspomnę między innymi choćby Waleriana na Candę Trebkę, jego dzieło, słynne dzieło Liber Hamorum, Księga Hamów, w którym ukazał proces nielegalnego przechodzenia plebejów do stanu szlacheckiego. Oczywiście te poszukiwania materiałów, także kolekcjonowania materiałów do historii, do genealogii rodzin szlacheckich były kontynuowane przez historyków, archiwistów okresu zaborów. Myślę tutaj o czasie już od 1772 roku, a także okresu międzywojnia. Bogate zbiory dokumentów tyczących się genealogii szlacheckiej zgromadzili polscy historycy, publicyści, m.in. Wojciech Wielądek, Wielwielądko, chociaż on żył w okresie już staropolskim, ale zmarł na początku XIX wieku, Hipolit Skimborowicz, Antoni Schneider czy też Ludwik Zieliński. Dzisiaj chciałbym wspomnieć o jednym z takich kolekcjonerów, takim zbieraczu, czyli doktorze Aleksandrze Czołowskim. I tego poświęciłem też jemu jego artykuł. Warto przyjrzeć się troszeczkę i powiedzieć trochę szerzej o biografii Aleksandra Czołowskiego. Urodził się on 27 lutego 1865 roku we wsi Bankojczyce. Jest to obecnie południowo-wschodnia dzielnica Przemyśla. Był pierworodnym synem Aleksandra, seniora i Olimpii z Boguckich. Rodzina często się przenosiła, gdyż
Aleksander Senior z zawodu czy z funkcji był zarządcą dóbr, dlatego też przez jakiś czas mieszkała nawet w Galicji Zachodniej, na zachodnich rubieżach koło Oświęcimia. Później przenieśli się do Stanisławowa, gdzie Aleksander Senior objął posadę w banku ziemiańskim. Sam młody Aleksander Czołowski ukończył gimnazjum w Stanisławowie w 1880 roku i rozpoczął w tym samym czasie studia prawnicze na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Jak to się niekiedy zdarza, te studia raczej nie musiały go nie zainteresować, gdyż w tym samym roku przeniósł się do Wiednia, rozpoczynając studia filozoficzne. W tym czasie również pracował w Wiedniu jako korespondent jednego z włoskich dzienników. W roku 1890 wrócił do Lwowa. Otrzymał stopień doktora nauk filozoficznych po 2 latach studiów. Dość szybko, teraz by raczej już nie było możliwe. Objął również posadę sekretarza lwowskiego grona konserwatorów dla Galicji Wschodniej. W latach 1891-1937 pracował jako archiwista. Następnie został kustoszem Archiwum Miejskiego we Lwowie, a od roku 1905 objął funkcję dyrektora Archiwum Miejskiego. Z samym Archiwum Miejskim we Lwowie rozstał się w roku 1937, gdyż objął funkcję dyrektora Muzeów Miejskich we Lwowie. Zmarł, tutaj też pomyłka, 7 lipca 1944 roku we Lwowie, nie 7 kwietnia. Życiową pasją Aleksandra Czołowskiego było kolekcjonowanie pamiątek historycznych, w tym czterodruków i rękopisów. Akta sądów i urzędów administracyjnych uratował przed zniszczeniem z papierni Fujnie pod Żółwią w roku 1897. Dokumentację skupował też u handlarzy makulaturą, antykwariuszy i od innych kolekcjonerów, m.in. archiwa Mniszchów, Woroniczów czy Działeńskich z Trojanowa. W roku 1930 kolekcja już była dosyć znaczna. Składały się na nią 333 dyplomy pergaminowe, 2000 tomów rękopisów, 1000 autografów, kilka tysięcy tomów listów, do 1000 egzemplarzy akt do historii genealogii i rodzin szlacheckich, a ponadto plany, mapy, ryciny, rysunki oraz licząca 5000 woluminów prywatna biblioteka. Ja, proszę Państwa, może bym nie chciał dokładnie opowiadać, jakie były dalsze koleje losów. Powiem tylko tak pokrótce, że część zbiorów już za życia Czołowskiego była przekazywana do Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich we Lwowie. Taka pierwsza transakcja oddania zbiorów nastąpiła w 1936. Później w czasie wojny kolekcja została objęta, jakby fikcyjnie została przejęta przez Zakład Narodowy, by cały księgozbiór oraz dokumentacje aktowe nie zostały przyjęte przez władze niemieckie. Ostatecznie większość kolekcji została sprzedana Zakładowi Narodowemu imienia Ossolińskich poprzez dość ciężką sytuację, finansową rodziny Czołowskich. Reszta dokumentacji została przekazana w testamencie spisanym w czerwcu 1944 roku jedynej żyjącej córce Czołowskiego, Stanisławie Karczewskiej. Ona zaś w roku 1947 odprzedała tę dokumentację Bibliotece Narodowej. Biblioteka Narodowa z kolei część tej dokumentacji, a mianowicie 190 jednostek inwentarzowych oraz 118 dokumentów pergaminowych, przekazała do Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie. Pozostała kolekcja została we Lwowie i ona podzieliła los zbiorów ossolińskich w tym mieście. W roku 1944 roku częściowo została dokumentacja została częściowo ewakuowana do Krakowa przed zbliżającą się armią sowiecką, a następnie również przed zbliżającą się armią w roku 1945 wywieziona w Gąbrzeszu. Tam później została odkryta przez pracowników Biblioteki Narodowej, odpowiednio zabezpieczona, przewieziona do Biblioteki Narodowej, a po restytuowaniu Zakładu Narodowego Ossolińskich we Wrocławiu oddana prawowitemu właścicielowi. Materiały, które pozostały we Lwowie, zostały przejęte już w roku 1944 przez tworzącą się administrację Ukraińskiej Republiki Sowieckiej, czyli Lwowską Filię Biblioteki Akademii Nauk USSR. Obecnie, ja tylko wspomnę, jak dzisiaj wygląda, obecnie zbiory Aleksandra Czołowskiego znajdują się aż w 4 instytucjach.
W zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie jest to zespół numer 388. Jeśli chodzi o badania, o materiały do badań nad genealogią, możemy tutaj wymienić akta takich rodów jak Miszków, z Laszy Murowanych, Rzewuskich, Sobieskich, Działeńskich, Strojanowa, Woroniczów, a także zbiór Ludwika Zielińskiego. To nie jest cały zbiór Zielińskiego, nie jest przechowywany zbiorze Aleksandra Czołowskiego w Agadzie. Częściowo materiały Ludwika Zielińskiego również znajdą się w zbiorach lwowskich, a także w Bibliotece Narodowej. W Bibliotece Narodowej za to możemy odnaleźć takie materiały do genealogii jak materiały akt do rodziny Hiszdeu z Mołdawii, tablicę genealogiczną rodu Radolińskich, materiały do życiorysu Władysława Rawicza, czy też przywilej cesarza Franciszka II nadający tytuł hrabiowski Stanisławowi Dołęce Otockiemu z roku 1797. W rękopisach wrocławskich troszeczkę tych informacji genealogicznych, takich charakterystycznych materiałów jest mniej, ale warto pamiętać o tym, że znajdują się w nich materiały dotyczące miast i dóbr Galicji Zachodniej. Nie jest to do końca prawda też, gdyż częściowo materiały po roku 1945 na mocy restytucji zbiorów polskich zostały przekazane przez stronę Ukraińcy Polsce. Miała nastąpić taki podział dokumentacji, że miasto informacji i akta dotyczące Galicji Wschodniej miały pozostać we Lwowie, a akta i materiały dotyczące Galicji Zachodniej miały zostać przekazane do Wrocławia. Jednak prace komisji nie były zbyt dobre i często możemy odszukać choćby we Lwowie materiały, choćby do Olkusza, a w materiałach wrocławskich możemy odnaleźć materiały do Lwowa. Ja dzisiaj skupię się na zbiorach Aleksandra Czołowskiego właśnie w rękopisach lwowskich. Pokrótce powiem, że został on teraz obecnie podzielony jest na trzy działy. Stanowi oddzielny fond pod tytułem Kolekcja Aleksandra Czołowskiego nr 141. Pierwsze z nich tworzą akta pochodzące z przedwojennej ossolińskiej kolekcji Czołowskiego. Pozostawiono je w niezmienionej formie o tej samej numeracji rękopisów. Z materiałów genealogicznych możemy wymienić między innymi Księgę Sztów Chłopców. Jest to oryginał z parafii Zinków z lat 1599-1625. Chciałbym tylko napomnieć, że parafia Zinków, jak same miasto, odpadły już od Szlacheckiej Rzeczpospolitej po pokoju w Andruszowie roku 1667. Czy też na przykład wypisy Ludwika Zielińskiego z ksiąg metrykalnych ormiańskich. I one są oczywiście te wypisy robione w języku polskim, a nie w ormiańskim czy też armeńskim. Same materiały lwowskie zostały zdigitalizowane i są udostępniane na stronie Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich. Jeśli przejdziemy sobie w zakładkę właśnie strony internetowej, zobaczymy możliwości przejścia do fondów i do działu pierwszego, do działu drugiego, do działu trzeciego rękopisów Aleksandra Czołowskiego. Jeśli otworzymy sobie na przykład dział drugi i dział trzeci, gdzie najwięcej jest materiałów genealogicznych do rodzin szlacheckich, zobaczymy właśnie taką strukturę. Jest część dużo materiałów genealogicznych dotyczących różnych rodzin spisanych na literkę Z, literkę AN czy literkę A. Po wejściu do krainy, choćby w sygnaturę do literki Z, możemy zobaczyć opis płyty pliku i pobrać plik albo w PDF-ie z całością kolekcji zdjęć, albo też przeglądać w przeglądarce plików Déjà Vu. Istotną część materiałów w trzecim dziale stanowią wypisy z tabuli krajowej we Lwowie. Są to wypisy sporządzone w języku niemieckim, zaczynające się na każdą literkę danej miejscowości. I jeśli pobierzemy taką płytę, zobaczymy najpierw metryczkę z opisem zespołu, a następnie już materiały archiwalne. Ja chciałbym się skupić dzisiaj i opowiedzieć o zbiorach Czołowskiego na przykładzie dwóch rodzin szlacheckich, do których prowadziłem badania genealogiczne. Początkowo nie wiedzieliśmy, nie mieliśmy pojęcia, że są to rodziny szlacheckie. Pewne czynniki wskazywały na to, że mogą być to rodziny szlacheckie, ale dopiero upewniliśmy się po wnikliwej kwerendzie materiałów archiwalnych, zarówno kościelnych, jak i cywilnych. Mowa tutaj o dwóch rodzinach szlacheckich. Jedna rodzinę Dalkę oraz rodzinę Kaczkowskich. Rodzina Dalków jest to rodzina prawdopodobnie wywodząca się ze Szwecji. Ona pojawia się po raz pierwszy w
W materiale archiwalnym, znaczy w materiale źródłowym na terenie Polski w XVIII wieku, w Herbarzach dokładnie, jest to Christian Dahlke, który pełni funkcję w artylerii koronnej od roku 1732, a następnie w roku 1761 zostaje generałem, majorem wojsk koronnych. Jego potomkowie w XX wieku przeniesie się do Krakowa. Był to dokładnie Bolesław Dahlke, urodzony 21 września 1882 roku w Przemyślu. Syn Władysława i Marii z Fogelmanów. Jego dziadkami po mieczu był Felix Dahlke, panna Rolowie, syn Jana Aleksandra i Ludwiki z Łodzińskich oraz Honorata córka Antoniego i Antoniny z Zielińskich-Bielińskich. Ta rodzina mieszkała na terenach dzisiejszej Ukrainy, w Wołodzie Lwowskim, zaznaczone na tej mapce dokładne miejscowości, które posiadała Łąki, Wołoszcza i Rolów. I jeśli chodzi o materiały lwowskie ze zbioru Czołowskiego, napotkałem się na 4 dokumenty dotyczące tej rodziny. Pierwszy z nich stanowi wypis w sprawie opieki nad małoletnimi dziećmi Jana Aleksandra, Feliksa, Edwarda, Zuzanny, Adolfa i Wilhelminy Dahlke oraz kwestii majątku w Łące, Rolowie, Wołoszczy i Zagaciu. Ta ostatnia miejscowość Zagaciu prawdopodobnie leży na Zakarpaciu. Z akt opiekuńczych Sądu Szlacheckiego we Lwowie. Kolejne dwa dokumenty stanowią inwentarze maszy spadkowej po śmierci Jana Aleksandra Dahlke, spisane w roku 1838, a także jego małżonki Ludwiki de Dahlke, zmarły 4 lutego 1844 roku. Jeśli chodzi o dokumentację, tutaj pokazuję tylko pierwsze strony tej dokumentacji. Same inwentarze mają o wiele więcej stron. Oprócz dokładnych wypisów sprzętów domowych, możemy w nich również odnaleźć informacje na temat pozostawionego jedzenia, a także inwentarza żywego. Ostatni z dokumentów dotyczących rodziny Dahlke w zbiorach Czołowskiego stanowi odpis podania m.in. Feliksa Dahlke do Sądu Krajowego z prośbą o wpisanie do tabuli krajowej praw własności małoletnich Władysława, Kamili, Anieli, Adama, Antoniego, Julii, Marianny i Honoraty Dahlków, dzieci Feliksa. Jak Państwo możecie już teraz zauważyć, mamy 4 dokumenty, a już możemy przedstawić za pomocą nich losy trzech pokoleń jednej rodziny z wypisem dokładnych dzieci. Aha, w porządku. Tu już nie muszę się tak śpieszyć. Kolejną rodziną, o której chciałbym powiedzieć, jest to rodzina Kaczkowskich. Ta rodzina Kaczkowskich nie ma zbyt dużo informacji z samych zbiorach Czołowskiego. Są to dokładnie też 4 dokumenty, jeśli chodzi o zbiory lwowskie. Ale one idealnie korespondują, te dokumentacje, z innymi materiałami przechowywanymi w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, a także w Bibliotece Narodowej. Co zaraz Państwu udowodnię. Sama rodzina Kaczkowskich. Ja prowadziłem badania dla Jana Kaczkowskiego. Znaczy dla Jana Kaczkowskiego. Prowadziłem badania genealogiczne o rodzinie Jana, o przodkach Jana Kaczkowskiego. Był to starostwa okresu międzywojnia. Później w roku 1900, po działaniach II wojny światowej, wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie zmarł w Chicago w latach 80. Początkowo, jeśli chodzi o materiały archiwalne, nie mieliśmy informacji, że rodzina Kaczkowskich była rodziną szlachecką, gdyż analizując zapisy w księgach metrykalnych parafii w Kutach, skąd pochodzili, ojciec Kaczkowskiego był określany w zapisach jako szewc. Natomiast informacje genealogiczne o jego dziadku Antonim Kaczkowskim, żyjącym w latach 1821-1911, zawarte w metrykach urodzeń jego dzieci, jak i pradziadku Wojciechu Kaczkowskim, żyjącym w latach 1791-1879, a także statowani w zapisach przedrostkach D w aktach metrykalnych, sugerowały właśnie na to, że jest to rodzina jednak szlachecka. Udało się to udowodnić i potwierdzić poprzez kwerendę w galicyjskich tekach legitymacyjnych oraz w materiałach z kolekcji Aleksandra Czołowskiego, przechowywanych obecnie i we Lwowie, i w Warszawie. Analogiczną informację dostarczyły nam także status animarum, czyli księga parafian parafii kuckiej, znajdująca się dziś w archiwum arcybiskupa Ogoniusza Beziaka w Krakowie.
W zbiorach lwowskich znajduje się tylko 3 dokumenty związane z przodkami Jana Kaczkowskiego. Pierwszy z nich jest wywód przodków jego pradziadka Wojciecha, który możecie Państwo tutaj zobaczyć, zgodnie z którym jego rodzicami byli Józef i Marianna z Jasińskich, dziadkami Michał i Regina z Ruszkowskich, a pradziadkami Tomasz Jerzy i Krystyna z Myślińskich. Warto zwrócić uwagę, że jest to wywód, że analogiczny wywód znajduje się również w tekach legitymacyjnych, znajdujących się w Centralnym Historycznym Archiwum Ukrainy we Lwowie. I ta pierwsza wersja, jak Państwo jeszcze możecie zwrócić uwagę na tą pierwszą wersję, jest tutaj zaznaczony główny przodek Józef Kaczkowski oraz jego synowie Wojciech i Antoni, o których będę jeszcze w innych dokumentach wspominał. A wywód przodków znajdujący się w tekach szlacheckich. Możecie Państwo zwrócić uwagę, że ten pierwszy wywód jest dosyć skrócony i stanowi prawdopodobnie odpis odręczny Ludwika Zielińskiego, który trafił później do jego zbiorów, a następnie do zbiorów Aleksandra Czołowskiego. Kolejny dokument, który odnalazłem w aktach Aleksandra Czołowskiego, lwowskich aktach Aleksandra Czołowskiego, stanowi kopia aktu sztu Józefa Kaczkowskiego, czyli tego przodka, którego zaznaczyłem wcześniej na samej tutaj górze, z roku 1750. I co ciekawe, oprócz samego aktu, że ten odpis się tam znajduje i jest to oryginał, że kolejne odpisy jego dzieci, którzy starali się o legitymację swojego szlachectwa, znajdują się w tekach szlacheckich. Dlatego można również można podejrzewać, że sam akt, ten opis aktu sztu Józefa Kaczkowskiego został również wyciągnięty z tek legitymacyjnych umieszczonych w zbiorach Czołowskiego. Inne materiały dotyczące legitymacji rodziny Kaczkowskich znajdują się za to w Agadzie. I są to wypisy z ksiąg grodzkich i ziemskich okresu staropolskiego. Tutaj mniej więcej możemy na przykład zauważyć sprawy majątkowe wspomniane już Katarzyny z Myślickich Kaczkowskiej w sprawie jej dóbr w miejscowości Uniatycze. Oczywiście same wypisy z ksiąg sądowych, czy to tabuli dóbr ziemiańskich Lwowa, czy też ksiąg grodzkich i ziemskich, możemy dla innych rodzin znaleźć w samych lwowskich zbiorach. Chodzimy na przykład do rodziny Kąckich. One mniej więcej tak się właśnie prezentują, jak na slajdzie. I chciałbym wspomnieć jeszcze o jednym dokumencie dotyczącym Kaczkowskich. Jest to poprzez to, że jest to inny rodzaj materiału źródłowego niż wcześniej wymieniane. Odpis kontraktu przedślubnego Antoniego Kaczkowskiego. To był ten pan zaznaczony przy wywodzie przodków właśnie koło Wojciecha Kaczkowskiego, czyli bezpośredniego przodka Jana Kaczkowskiego. I był on dosyć słynnym wiedeńskim lekarzem, znawcą medycyny homeopatycznej. I wspomnę również o takich naszych pomocach historycznych, jeśli chodzi o przeglądanie materiałów lwowskich. Jest wysłany informator opolnika w zbiorach rękopiśmiennych Lwowskiej Narodowej Biblioteki Ukrainy imienia Wasyla Stefanyka. On został wydany przez pana Rzemieckiego z Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich. Został wydany w roku 2015. Jeśli chodzi o poszukiwania rodzin szlacheckich, niestety jest mały problem, gdyż choćby ja korzystając z jednostki o numerze 132, czyli papier rodziny majątkowych różnych osób i rodzin 1765-1861 na literkę D, poszukując i odnajdując te materiały właśnie do rodziny Dedalkę czy też Dalkę, w tym informatorze bym ich nie znalazł, bo autor wymienił tylko część nazw tam występujących, między innymi Dajewskich, Dajoniewiczów, Dawidowskich i Dbańskich. My przy pomocy studentów Uniwersytetu Pedagogicznego będziemy oprowadzać taki specjalny indeks osobowy właśnie do zbioru Czołowskiego we Lwowie.
I chciałbym również przedstawić biografię i dziękuję ślicznie za uwagę. Bardzo dziękujemy panie doktorze za pouczający referat i zapraszamy ostatniego referenta, pana magistra Pawła Jakubca z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, który przedstawi wypowiedź Dokumentacja Szkoły Rolniczej w Dublanach i Żeńskiej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Snopkowie w zbiorach Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Bardzo proszę. Dziękuję panie profesorze. Dzień dobry państwu. Jest mi niezmiernie miło występować przed tak licznie zgromadzonym audytorium. Dziękuję za zaproszenie na tą konferencję. Chciałbym dzisiaj państwu opowiedzieć o tym, co zostało tutaj pokazane w tytule mojego wystąpienia, ale także w trakcie przygotowania doszły jeszcze pewne rzeczy, o których chciałbym dosłownie dodać kilka słów, aby zachęcić państwa do korzystania ze zbiorów Archiwum Uniwersytetu Rolniczego oraz innych archiwów mniej oczywistych uczelni krakowskich, gdzie możecie państwo znaleźć informacje na temat całej Galicji, Galicji Wschodniej, terenów Lwowa, informacji historycznych, genealogicznych, które posłużą państwu na pewno w badaniach. Mój referat nie jest też wynikiem takiej, powiedzmy, stricte pracy historycznej, ale tak naprawdę pracy archiwisty i takiego praktycznego zapoznania się ze zbiorami Archiwum Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Chciałbym też w tym swoim wystąpieniu pokazać jakby to żywe dziedzictwo Galicji, bo te szkoły, które powstały mniej więcej w połowie XIX wieku, przynajmniej część z nich, inne w pierwszych dekadach XX wieku już, ale ciągle w okresie galicyjskim, żyły w pamięci, żyły w spotkaniach absolwentów, absolwentek, no i były dostrzegalne aż do, powiedzmy, końca XX wieku. Obecnie no troszkę mniej, ponieważ wydaje mi się, że już nie ma wśród nas żywych absolwentów tych szkół. Musieliby liczyć powyżej 100 lat. Ale jeszcze wciąż w latach 80. czy 90. były koła snopkowianek, koła dublańczyków, którzy przypominali tą historię. To jest sterowanie dotykowe, tak? No tak. Okej. Okay. Chciałbym też nawiązać jakby do swojego archiwum, pochwalić się nim, Archiwum Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Ono ma taką specyficzną strukturę, ponieważ powstało przy bibliotece, która istniała od 1954 roku, ale samo nauczanie rolnictwa w Krakowie jest osadzone w historii znacznie wcześniejszej, bo już w 1890 powstało Studium Rolnicze, później Wydział Rolniczy Uniwersytetu Jagiellońskiego i z tego wykształciła się Wyższa Szkoła Rolnicza, przy której powstała biblioteka, a następnie w 1970 roku archiwum, które zbiera dokumentację nie tylko związaną z Wyższą Szkołą Rolniczą, Akademią Rolniczą i Uniwersytetem, ale również właśnie te dokumenty mniej oczywiste związane z tymi szkołami rolniczymi wcześniejszymi. Archiwum powstało w 1970, wtedy rektorem naszej uczelni był Tadeusz Riebenbauer, a dyrektorem biblioteki, który powołał archiwum, był Zdzisław Kosiek, może państwu znany człowiek, który do Polskiego Słownika Biograficznego napisał 101 biogramów, więc jeden z najbardziej zasłużonych biogramistów, biografistów związanych z Polskim Słownikiem Biograficznym. Tutaj takie mini kalendarium związane z archiwum, to jak następował jego rozwój, więc może pewnie te prezentacje będą państwu dostępne, więc później się państwo z tym zapoznacie, ale tak jak mówiłem, archiwum wytworzyło się przy Bibliotece Głównej, no i tak do dzisiaj funkcjonuje wraz z muzeum, więc jako dyrektor biblioteki szefuję właśnie bibliotece, archiwum i muzeum. I co gromadzi nasze archiwum? Gromadzi akta studenckie z tych lat 53 do 2020, no już teraz 1, prace dyplomowe, akta pracowników uczelni, akta działalności poszczególnych jednostek, zbiory audiowizualne i zdjęcia, o których chciałbym powiedzieć trochę więcej, ale też te właśnie materiały historyczne związane ze szkolnictwem rolniczym z okresu galicyjskiego na poziomie średnim i wyższym oraz mapy i plakaty. No i gdyby państwo chcieli sobie zlokalizować geograficznie, gdzie to archiwum się znajduje, to tutaj niedaleko przy drodze, przy Alei 29 Listopada, ulica Klemensiewicza 3.
Rozwój archiwum, aktualnie to 2228 metrów bieżących akt, ponad 12 tysięcy fotografii i 25 tysięcy fotografii cyfrowych. I co roku to archiwum się nam powiększa, dlatego też chciałem się pochwalić stanem obecnym naszego archiwum. Archiwum Uniwersytetu Rolniczego po remoncie wygląda bardzo nowocześnie. Mamy pracownię digitalizacyjną, gdzie te akta, o których dzisiaj powiem, też poddawane są właśnie digitalizacji, ale mamy też regały, które służą i będą służyły jeszcze przez następne lata. Działalność pracowni dokumentacji i historii rolnictwa. Dyrektor Kosiek powołał również taką pracownię dokumentacji i historii rolnictwa, która współpracowała z szerokim środowiskiem akademickim, ale też środowiskiem absolwentów szkół rolniczych i od 1970 roku zbierano materiały historyczne dotyczące rolnictwa i szkół rolniczych z terenów dawnej Galicji, no i później Małopolski Wschodniej, ale także całej Małopolski. Ten kontakt był ciągły, tutaj właśnie podaję jako przykład taką korespondencję z panią Celiną Tarnowską Buszą, która z Glasgow pisała do naszej pani kierownik archiwum w latach 80., przekazując dokumentację do naszego muzeum. Ważnym wydarzeniem było też powstanie studium rolniczego w Krakowie w 1990 roku. Podczas tych obchodów, właśnie zanim jeszcze powołano komisję do obchodów, rzucono taki temat zbierania pamiątek po szkołach rolniczych, no i w ten sposób również wiele, wiele dokumentacji trafiło do naszego archiwum. I jak wygląda ten mniej oczywisty zbiorek Archiwum Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie? Są to dokumenty, no powiedzmy tutaj napisałem lata istnienia szkoły, ale czy też Akademii Rolniczej w Dublanach, ale obejmuje mniej więcej lata od przedostatniej dekady XIX wieku do 1939 roku. Zespół jest podzielony na 92 pozycje inwentarzowe, w których wyróżniamy jeszcze inne jednostki, no i oczywiście sygnatura V, oczywiście waria, czyli różne, tak to zostało zaklasyfikowane, nasza ulubiona sygnatura archiwalna. I wśród tych wariów znajdziemy świadectwa, dyplomy, dokumenty szkoły, listy absolwentów, korespondencje, dokumenty prywatne absolwentów, księgi dyplomów, kalendarze, księgi adresowe, no i wiele, wiele innych dokumentów. Zbiór liczy 4,5 metra prawie bieżącego akt, w tym 430 fotografii. Krótkie kalendarium Szkoły Rolniczej w Dublanach czy Akademii Rolniczej powstała w 1856 roku jako prywatna szkoła, ale już w 1858 zmienia się jej nazwa i zmieniła się jej podległość. Od tej pory nazywała się Wyższa Szkoła Rolnicza. Później po przejęciu ją przez Wydział Krajowy nazywała się Krajową Szkołą Rolniczą. Od 1901 do 1919 funkcjonowała jako Akademia Rolnicza w Dublanach pod Lwowem i do 1914 roku wykształciła 1360 absolwentów. W 1919 roku ze względu na zniszczenia wojenne z wojny polsko-ukraińskiej niestety, lat 1918-1919, Akademia już nie została odbudowana, ale została włączona do Politechniki Lwowskiej wraz ze Szkołą Lasową jako Wydział Rolniczo-Lasowy i tak funkcjonowała między 1919 a 1939 rokiem. Później oczywiście na chwilę pod okupacją niemiecką też funkcjonowała, oczywiście najpierw radziecką, później niemiecką i w 1946 roku stała się uczelnią już stricte radziecką, ukraińską. Co znajduje się w zbiorach Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie? Mamy oczywiście mnóstwo dokumentów związanych ze studiami, głównie z okresu 1919-1939, ale również zachodzące na ten moment właśnie wcześniejszy. No i tutaj przedstawiłem indeks, dyplom oraz kartę immatrykulacji Kazimierza Kuźniara, absolwenta z lat 30., człowieka właśnie pochodzącego ze Śniatynia bodajże, który zrobił dużą karierę. Po 1945 roku był studentem, był pracownikiem Uniwersytetu Jagiellońskiego, a następnie profesorem Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie i Akademii Rolniczej na Wydziale Melioracji Wodnych. Mamy też zbiory innych dokumentów związanych ze studentami, między innymi właśnie
indeksy, no, których teraz już nie ma, istnieją tylko w formie elektronicznej, dyplomy z ukończenia właśnie Politechniki Lwowskiej, czy już legitymację pracowniczą. Oczywiście ja mówię o tej Politechnice Lwowskiej, ale sami studenci Akademii Rolniczej w Dublanach i późniejsi nawet ci, którzy studiowali na Wydziale Rolniczym, mówili ciągle o sobie Dublańczycy, Szkoła w Dublanach, Akademia w Dublanach, więc nie przyjęło się to, że to był Wydział Rolniczo-Lasowy czy Rolniczo-Leśny, tylko ciągle funkcjonowała ta nazwa Akademia Rolnicza w Dublanach, mimo tego, że ta struktura się zmieniła. No i mamy wykazy absolwentów z lat 1921-1939, takie pełne, zbierane przez właśnie już później nawet Dublańczyków. Dobrze, będę się streszczał. I wśród tych nazwisk no mamy 461 nazwisk ludzi, którzy kończyli Szkołę Rolniczą w Dublanach, czy Akademię Rolniczą, czy ten wydział między 1921 rokiem a 1939, z datami urodzenia, z miejscami urodzenia, czasem z pochodzeniem społecznym, no i z informacją o tym, jak z jakim stopniem ukończyli studia. Ważnym zbiorem wśród naszych rzeczy związanych z Akademią Rolniczą w Dublanach są fotografie. No i tych fotografii, tak jak już wspominałem, jest około 500. Bardzo dobrze opracowane. Proszę zwrócić uwagę, tutaj podałem przykład, jak te fotografie były opracowywane. Nakładano taką warstwę folii, na folii rysowano kółeczka z cyferkami i podpisywano każdą postać, więc jeśli ktoś wie, że jego przodek był studentem Akademii Rolniczej w Dublanach, no to może łatwo zidentyfikować swoich przodków, no i uzupełnić swoje drzewo genealogiczne o wizerunek swojego przodka. Tutaj mamy akurat dar Celiny Ternawskiej-Buszy i Jana Pirożyńskiego właśnie z Glasgow. W fotografie jeszcze z okresu 1917-1918, również z tego samego okresu 1917-18, takie powiedzmy mniej formalne zdjęcie, myślę, że gdzieś jakiś plener leśny przy Akademii Rolniczej w Dublanach z 1917-1918 roku. Wśród studentów siedzą oczywiście też nauczyciele czy też profesorowie tej uczelni. Mamy też całe albumy fotograficzne. W tych albumach fotograficznych możemy znaleźć zdjęcia nawet takie no z tego okresu jeszcze przed zniszczeniem Akademii w Dublanach, czyli sprzed 1918-19, z pierwszej dekady XX wieku, czy z 1914, również z daru tutaj Jana Kmity. Tych fotografii też jest kilkanaście, co najmniej pokazujących życie Dublańczyków w pierwszej dekadzie XX wieku. Kolejne, między innymi jakieś takie powiedzmy zabawy studenckie, również gdybyście Państwo odwrócili te zdjęcia, no to na odwrotach znajdują się podpisy, więc jeśli ktoś szuka wizerunku swojego przodka, to znajdzie. Tutaj takie ciekawe, góra w okolicach Dublan nazywana Pępkiem Panny Zosi. Co ciekawe, w zbiorach Akademii Dublańskiej znalazły się też zdjęcia z okresu I wojny światowej. I tu ciekawe zdjęcia, ponieważ mamy tutaj okopy pod Rarańczą, 1916 rok, czy też pokazane jakby działania wojenne z 1916 roku. Rarańcza, znane miejsce z okresu I wojny światowej, więc myślę, że mogą to być zdjęcia unikatowe, pokazujące właśnie Dublańczyków jako żołnierzy walczących również w czasie I wojny światowej po różnych stronach frontów, ale w ostateczności o niepodległość Polski. Albumy fotograficzne późniejsze, lata 20., również nawiązujące właśnie do życia studenckiego w Dublanach, czy z lat 30., no tutaj już coraz więcej. Im bliżej naszych czasów współczesnych, no tych fotografii jest oczywiście coraz więcej, no ale myślę, że gdyby ktoś szukał wizerunku swojego przodka, swojego dziadka, pradziadka, prababci, pradziadka, czy też babci, dziadka, no to znajdzie tutaj właśnie takie zdjęcia z różnych okresów, nie tylko właśnie studenckie, ale znaczy z różnych, że tak powiem, miejsc, nie tylko ze szkoły, ale również z różnych aktywności, wycieczek, działalności wojskowej, a przy okazji przy niektórych z tych Dublańczyków mamy też informacje, co się z nimi stało. No na przykład mamy tutaj pana Leonarda
Sonickiego, inżyniera Dublańczyka, który został zamordowany w Katyniu. Czy na przykład tutaj pana Tadeusza Malawskiego na tym zdjęciu po prawej stronie był więźniem Oflagu, więc takie informacje tutaj się pojawiają też. Mamy o tym, co mówiłem, czyli to żywe dziedzictwo tych szkół właśnie z końca okresu galicyjskiego. Informacje o dalszych losach Dublańczyków, czyli adresy ciągle żyjących jeszcze w latach 70., 80. ostatnich absolwentów Szkoły Rolniczej w Dublanach wraz z właśnie bardzo dokładnymi informacjami, co się z nimi działo i miejscem pracy, no i adresem. Inne dokumenty mówiące o dalszych losach Dublańczyków to między innymi listy obecności na spotkaniach tych absolwentów, informacje o poszczególnych rocznikach oraz miejscach ich aktualnego zamieszkania. Tutaj z daru Jana Nozdryna Płotnickiego, absolwenci w latach 20. XX wieku. I inne informacje o dalszych losach Dublańczyków, czyli fotografie już ludzi w podeszłym wieku, profesorów z różnych ośrodków naukowych. Tutaj nawet po lewej stronie jest taka lista, była spisana, z którym ośrodkiem naukowym po II wojnie światowej ci ludzie kończący te szkoły właśnie w pierwszych dekadach XX wieku byli związani z podpisami, więc również znajdziecie tutaj Państwo informacje takie ikonograficzne na temat ludzi związanych z Akademią Rolniczą w Dublanach czy wszystkich innych. Jeszcze inne ciekawe dokumenty, to też ciekawe, w związku z tą zbiórką do archiwum Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie trafiały, wtedy jeszcze Akademii, trafiały też zbiory związane z postaciami później z różnych ośrodków naukowych, z Lublinem, Wrocławiem. Tutaj mamy Stanisława Tabina, dziekana Wydziału Rolniczego w Lublinie i cały jego zbiór, no prawie metr bieżący akt, znajduje się w naszym archiwum. Czy Adama Wondrausza jako pracownika Uniwersytetu Politechniki Wrocławskiej, który później zakończył swoją karierę jako profesor Uniwersytetu Lubelskiego. Zbierano nekrologii, zbierano wspomnienia i informacje o losach. Mamy tu Jana Pirożyńskiego, ale nie tego najbardziej znanego Jana Pirożyńskiego, tylko Jana Pirożyńskiego, który był nauczycielem Szkoły Polskiej w Glasgow. Ale te nekrologii pokazują właśnie to, jak dbano o pamięć o tych Dublanach. Jednocześnie mamy też listę wciąż żyjących ludzi w tych latach, kiedy zbierano te rzeczy, czyli lata 70., 80., 90. Przejdę teraz do drugiej Szkoły Rolniczej w Snopkowie. Tutaj zespół składa się z 26 jednostek, około 2,8 bieżących metra akt, w tym 310 fotografii, dokumenty dotyczące historii szkoły, poszczególnych osób, fundatorów, dyrekcji, nauczycieli, uczennic, dalsze losy snopkowianek. Czyli można powiedzieć, że taki sam, powiedzmy, w jakimś stopniu ten zbiór od bieżącego życia, ówczesnego życia szkoły po dalsze losy. Mamy tutaj, chciałem jeszcze tutaj może Państwa zapoznać z tą szkołą. To była szkoła powstała pod Lwowem w 1913 jako seminarium gospodarcze z inicjatywy Wandy Czartoryskiej i Janiny Karłowicz. Później funkcjonowała jako główna szkoła gospodarstwa żeńska, prywatna szkoła gospodarcza żeńska i jako prywatny instytut gospodarczego kształcenia kobiet inżynier Janiny Karłowicz. Właśnie już po śmierci tej pierwszej fundatorki, długoletniej dyrektorki, czyli pani inżynier Janiny Karłowicz. Budynek szkoły stoi do dzisiaj przy takiej ulicy, już można powiedzieć w centrum Lwowa. Wtedy były to obrzeża Lwowa. Co znajdziemy w tych zbiorach? Informacje biograficzne o założycielkach szkoły, między innymi właśnie o inżynier Janinie Karłowicz, córce Jana Karłowicza i siostrze Mieczysława Karłowicza. Jest taki obszerny biogram, wspomnienia i życiorys. Mamy też liczne zbiory biograficzne na temat Wandy Czartoryskiej, ale także inne dokumenty, no tak jak tutaj wskazałem, świadectwa dojrzałości ze szkół średnich, bo żeby dostać się do Szkoły Rolniczej w Snopkowie trzeba było mieć ukończone gimnazjum, więc to była taka szkoła, takie studium, można by tak powiedzieć, spis wyprawki, co trzeba było zabrać ze sobą kierując się do szkoły, czy inne właśnie dokumenty takie rekrutacyjne. Znajdziemy tutaj dyplomy, absolutoria studentek, no one tak o sobie mówią, nie mówią o sobie uczennice, tylko studentki, świadectwa nauczycielskiego uzdolnienia, ponieważ po ukończeniu szkoły w Snopkowie można było zostać nauczycielką szkoły rolniczej, czy też instruktorką w jakiejś szkoły rolniczej, więc świadectwa nazywały się bardzo ciekawie. Świadectwo uzdolnienia na nauczycielkę szkół gospodarczo-rolniczych, czy świadectwo nauczycielskiego uzdolnienia dla szkół gospodarczych kobiecych z językiem wykładowym polskim. No i tutaj mamy pierwszy wpis do tej księgi naszej tych świadectw, pani Zofia Mochnacka, 1916 rok.
Mamy też spisy słuchaczek i absolwentów od lat i absolwentek, bo to była szkoła tylko dla kobiet, od lat 20 po 1939 rok. Dane statystyczne do różnych rzeczy, które były, do różnych instytucji, które były wysyłane ze szkoły. No i tutaj mamy zebrane, przedstawiłem Państwu taki ciekawe imię, na które się natknąłem, Ojcu Miła Gancarz, czyli byłaby jak Bogusia, to byłaby Ojcusia. Tutaj również też skąd brano informacje na temat szkoły rolniczej w Snopkowie. Dawno słyszałam o Snopkowie w Notre Dame we Lwowie od pani Nizińskiej, od koleżanek. Gdzieś tam znalazłem taką informację z informacji z Bluszcza. Czyli szukano tych informacji, jak właśnie rozwijać się naukowo jako kobiety z dobrych domów, bo była to szkoła dla kobiet z dobrych domów, które miały się właśnie kształcić w takich zawodach praktycznych i jak zarządzać domem, jak zarządzać gospodarstwem. No przedmioty też były tam bardzo ciekawe wykładane w domu, w oborze, kurniki, w szwalni, w pralni, tego typu przedmioty były tam realizowane. No i dane statystyczne dotyczące szkoły, czyli właśnie personel, głównie z lat 30. już, no ale większość tych ludzi urodzona właśnie jeszcze w czasach galicyjskich. Czy takie jeszcze bardziej szczegółowe informacje o personelu z końca lat 30. No i te albumy fotograficzne pokazujące właśnie życie szkoły, proszę zwrócić uwagę tutaj, i te przedmioty, powiedzmy takie bardziej stacjonarne i praktyczne, serowarnia, właśnie opieka nad kurnikiem, nad oborą, szwalnia, prasowalnia, no wszystko to trzeba było zaliczyć, aby ukończyć szkołę rolniczą w Snopkowie, czy też szkołę gospodarstwa wiejskiego. Snopkowianki również spędzały czas wolny na różnych ciekawych inicjatywach. Między innymi mamy tu wycieczkę do Pragi, balet z 1924 roku, czy inscenizację teatralną. Proszę sobie wyobrazić, że wszystkie osoby na tym zdjęciu to kobiety, nawet ci mężczyźni to kobiety, bo kobiety grały mężczyzn. Nie było tam mężczyzn w tej szkole, więc było zapotrzebowanie duże. Dalsze losy snopkowianek. No tak jak mówiłem, to dziedzictwo było żywe i między innymi właśnie te osoby, które przekazywały te dokumenty do Archiwum Akademii Rolniczej, no wskazywały też, jak wygląda pamięć o snopkowiankach. Mamy tutaj wmurowanie medalionu z podobizną założycielki szkoły, który znajduje się w kościele kapucynów w Krakowie. No i tutaj właśnie ten kościół kapucynów w Krakowie był takim miejscem spotykania się absolwentek szkoły w Snopkowie. No między innymi jeszcze właśnie w 60 roku spotkały się 30 tych absolwentek, później już znacznie mniej, no ale bardzo ważną postacią była pani Halina Bier. To jest taka pani, która była ostatnią dyrektorką szkoły w Snopkowie, a po II wojnie światowej była pracownikiem Wyższej Szkoły Rolniczej i Akademii Rolniczej w Krakowie, więc taką, powiedzmy, naturalną kontynuatorką i połączeniem tych szkół. Pani Halina Bier w swoich pracach naukowych zajmowała się właśnie rolą kobiety wiejskiej, kobietom na wsi i w ten sposób właśnie znalazła się wśród pracowników Akademii Rolniczej w Krakowie. Był nawet plan założenia Wydziału Gospodarstwa Wiejskiego. Niestety taki wydział nie został założony. Pani Halina Bier pracowała na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym naszej Akademii. Dosłownie parę słów. Mamy też szkołę rolniczą w Czernichowie i trudno by było o tym nie wspomnieć, bo to szkoła istniejąca od 1860 roku i tutaj no już znacznie mniej tych dokumentów, bo niecałe tam powiedzmy 20 centymetrów, ale mamy ciekawe personalia uczniów z lat 1865 do 1918, zbierane przez Stanisława Brzozowskiego, autora monografii o szkole rolniczej w Czernichowie, historyka rolnictwa. No i on tutaj zbierał informacje bardzo szczegółowe z każdego rocznika, spisywał sobie te postacie, które kończyły absolwentów wraz z danymi biograficznymi. Więc tutaj też jest to źródło, które może posłużyć do budowania biogramu danej postaci. 34 fotografie z tego okresu galicyjskiego, w tym no tutaj właśnie takie z grono nauczycielskie i uczniowie Czernichowa pod Krakowem, ale też tutaj fotografia żywcem wyjęta z filmu Niebezpieczni dżentelmeni, proszę sobie zwrócić uwagę, na 1895 rok, w czasy w Rabce, jeden z profesorów właśnie szkoły rolniczej w Czernichowie, na wczasach w Rabce.
zdjęcia uczniów, wśród których znajdziemy właśnie podpisy i tutaj też bardzo łatwo zidentyfikować te postacie, więc gdyby ktoś szukał wizerunku swojego pradziadka, no to na pewno znajdzie tutaj w naszych zbiorach Archiwum Uniwersytetu. Zdjęcie, no takie dałem dosyć kontrowersyjne, polowanie z udziałem dzieci, no ale chciałem pokazać, że właśnie te opisy tych zdjęć właśnie z tą folią, z obrysowanymi głowami, z wszystkimi tutaj cyferkami zaznaczonymi, no i po drugiej stronie te postacie opisane, więc w taki sposób identyfikowano zdjęcia. No dzisiaj jest to dobre źródło do właśnie zidentyfikowania postaci. I jeszcze ostatnia rzecz, która naprawdę to już ostatnia. Mieliśmy takiego profesora Kazimierza Ruperta, dziekana Wydziału Rolniczego jeszcze w czasach Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 30. I okazało się, przeglądając jego dokumentację całkiem niedawno, okazało się, że w jego, jednej z jego teczek znajduje się bogaty zbiór drzew genealogicznych. Człowiek, który wyemigrował z Polski w 1939, potem w 1941 do Palestyny, był członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Naukowego w Palestynie, obecnie imienia Mikołaja Kopernika, ale już do końca życia nie wrócił do Krakowa. Do 1963 mieszkał w Wielkiej Brytanii i tam zajmował się czymś, był z zamiłowania, okazało się, genealogiem, ponieważ tworzył sobie, tu mamy takie rzeczy, które po nim zostały, zachęcam kiedyś do odwiedzenia naszego archiwum i zapoznania się właśnie z tymi dziennikami profesora Ruperta, jest to taki materiał, że można by z tego naprawdę stworzyć bardzo ciekawą książkę, albo chociaż wydać te dzienniki, jeśli ktoś podjąłby się przepisania. Mamy 641 pozycji w kartotece Ruperta, które są mniej lub bardziej rozbudowanymi drzewami genealogicznymi. No i co tu znajdziemy? Między innymi drzewa genealogiczne Buffalo Billa, Alberta Einsteina, Davida Attenborough już wtedy, Pocahontas, Władysława Sikorskiego, Henryka Sienkiewicza czy Zygmunta Freuda. No i zbierał te materiały do 1963 roku, aż do prawie do swojej śmierci, a następnie przekazał całość swoich materiałów do Uniwersytetu, znaczy wtedy jeszcze do Wyższej Szkoły Rolniczej, obecnie Uniwersytetu Rolniczego. No i mamy tutaj drzewo genealogiczne rodziny Straszewskich, związanych z Krakowem, radnych miejskich, czy też drzewo genealogiczne rodziny Stępowskich, drzewo genealogiczne profesora Jerzego Fiericha, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, troszkę nieco inne drzewo przedstawiające potomków profesora Emila Godlewskiego, założyciela Studium Rolniczego w Krakowie. No ale tutaj mamy właśnie Zygmunta Freuda wraz z wycinkami prasowymi, Alberta Einsteina z wycinkami prasowymi, może mniej rozbudowane te drzewa genealogiczne, ale ciekawy materiał, ponieważ właśnie łącznie z tymi wycinkami prasowymi, które skrzętnie wycinał i doklejał właśnie do tego swojego zeszytu, w którym umieszczał te drzewa genealogiczne. No i podsumowując już, przepraszam, że troszeczkę przedłużyłem. Uniwersytet Rolniczy jest w Krakowie jest kontynuatorem tradycji nauczania rolnictwa w Galicji od końca XIX wieku. Ja to nazwałem taką genealogią nauki polskiej. No to nie są stricte związki rodzinne, ale można by było kiedyś genealogia, oczywiście w cudzysłowie, takie prześledzić losy mistrz-uczeń od uczniów, od profesorów Szkoły Dublańskiej poprzez ich uczniów już w Krakowie, albo czasem taką okrężną drogą profesorów dublańskich, którzy po wojnie znaleźli się we Wrocławiu, okazali się mistrzami naszych późniejszych profesorów w Krakowie. No i w ten sposób historia zatoczyła koło, ponieważ ta szkoła Uniwersytet Rolniczy w Krakowie jest kontynuacją tej myśli już z XIX wieku. Przykładem może być Stanisław Tołpa, Stanisław Bac, Stanisław Świętochowski, czyli trzech profesorów Uniwersytetu w Akademii Rolniczej w Dublanach, których jako swoich mistrzów wskazywał wieloletni rektor Akademii Rolniczej Tadeusz Wojtaszek z lat 70., więc jakby jest ciągła ta kontynuacja tej nauki polskiej od XIX wieku po czasy współczesne. Archiwum czy biblioteka gromadzi dokumenty, które są doskonałą bazą źródłową do badań historycznych, genealogicznych, regionalistycznych, tutaj tak jak pan profesor Meus wspominał, obejmujących okres od końca XIX wieku po czasy współczesne, związanych z nauczycielami, uczniami oraz osobami fundatorów związanych z tymi szkołami. Zapoznanie się z tymi materiałami pozwala na odtworzenie dużej części życia naszych przodków, nie tylko do momentu nauki, ale również dalszej kariery zawodowej i życia prywatnego. Dobrze opisane fotografie mogą być właśnie tak jak wskazywałem niekiedy jedynym zachowanym wizerunkiem niektórych osób. Chcielibyśmy, aby cały ten zbiór został poddany digitalizacji w ramach właśnie Małopolskiej Platformy Nauk Przyrodniczych, czyli takiej naszej biblioteki cyfrowej przy Uniwersytecie Rolniczym. No
i zachęcam do korzystania z naszych zbiorów. Jak Państwo widzicie, powstają już w tym temacie publikacje, między innymi właśnie Akademia Dublańska, profesora Stanisława Sroki, czy książka naszej pani prowadzącej muzeum w Uniwersytecie Rolniczym. Studenci studiów rolniczych z Krakowa i Dublan polegli w latach 1914-1921. Ale gdybyście Państwo prześledzili bibliografię do tego tematu, no to już powstało kilka prac na ten temat. Wydaje mi się, że gdyby je wzbogacić o ten materiał źródłowy, który znajduje się u nas, albo pociągnąć jeszcze dalej o te kontynuacje tych tradycji, no to powstałyby naprawdę bardzo ciekawe prace. Także zachęcam do korzystania ze zbiorów Archiwum Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy za ten jakże bogaty referat dotyczący trzech szkół rolniczych.